Pani sama prowadzała. Ja służę jednym. Dobry dzień, dobry. Czy w Carrefourze, jak na przykład do Carrefoura, to na początku był ten ser, to ja zawsze PS, nie? Pani nie może, nie mogę. Poprosiła potrzymać na chwilę tak telefon. Dobry dzień, dobry, za chwileczkę. Jeszcze to ja sobie jeszcze przeczytałem, że to się tak, tak, żeby tam było coś, tak? Witam, witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w Oświęcimiu. Robienie akcji. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Przepraszam, że nie zadzwoniłam. Nie ma sprawy. Zadzwonię. Zadzwonimy, słuchajcie. Zadzwoń za chwilę. Tak. Witam, witam wszystkich. Rebel 24 z tej strony. Mienie pokazać. Rebel? What does rebel mean? Co tutaj robimy? Co tutaj robimy? Wspieramy Szczepana, wspieramy jego rodzinę, wspieramy bliskich, wspieramy Polaków w walce o to, żebyśmy nie byli tym, czym kiedyś był Oświęcim, bo w tym kierunku to niestety zmierza. Taka dziwna zbieżność sytuacji, taka koincydencja, jak to się ładnie mówi. No cóż, jest bardzo strasznie, jest bardzo źle. Jesteśmy wciągnięci w ogromną grę światową. Nie wiem, czy globalistów, czy kosmitów, bo tu już są różne teorie, dlatego że jeżeli mówimy o ludziach, to człowiek nie jest w stanie robić tego, co robią bandyci. To po prostu jest bez sensu, można powiedzieć. Takie ciemiężenie ludzi za nic. Ja nie wiem, co oni z tego mają. No po prostu jest to straszne, co się dzieje. W tej chwili mamy kolejny temat odciągający ludzi od tego, co jest ważne. W związku z tym przemycają, będą przemycać ustawy, będą nas po prostu segregować. No zrobią z nas po prostu niewolników, część wybiją, dlatego tutaj martwy obywatel, dziękuję, że mogę dotrzeć do tak dużej, bo wiem, że koleżanka ma, Sylwia ma ogromne zasięgi. Jowita. Ale Sylwia Jowita, Sylwia ma ogromne zasięgi. Chcę powiedzieć, że podjąłem decyzję. Ja może powiem pokrótce, że... Bo martwy obywatel. Martwy obywatel właśnie, który jeździ na protesty z trumną. Tak, ale w tej chwili jakby rozszerzam akcję. Jeśli ktoś będzie chciał podpowiedzieć, to zapraszam na kanał Martwy Obywatel. Po prostu chcę docierać do ludzi po całej Polsce z megafonami, żeby uświadamiać, bo nas jest za mało. My jesteśmy silni, my jesteśmy zdeterminowani, gotowi na wszystko. Do takich ludzi należy Szczepan. Ja wiem, że Szczepan się nawet śmierci nie boi, a już tortur to szczególnie. Myślę, że też poradziłby sobie z kilkoma oprawcami. Jest to człowiek wyjątkowo silny i psychicznie, i fizycznie. Natomiast nas jest niestety za mało i trzeba obudzić. Czy mamy szansę wejść do środka? Nie. Nie mamy szansy, nie mamy szansy. Tam Marek Czujny wszedł, no, ale my wszyscy nie wejdziemy, także... Dobrze, no to czekamy. Ja Jowita, dziękuję serdecznie. Sylwia. Będę podróżował po całej Polsce, Szymon mi też pomaga. Będę też prosił ludzi, żebym mógł przenocować chociaż jedną noc w różnych miejscach. Zapraszam, nie ma problemu, także zapraszam. Dziękuję serdecznie. Ja zadzwonię do ciebie, bo... Chylę czoła. Przepraszam, nie mogłam zadzwonić. Nie ma sprawy. Chylę czoła dla wszystkich, którzy pomagają, żebyśmy nie byli drugim Auschwitz. Dziękuję. Niech dobro wraca do nas wszystkich, do was. Do nas. Dziękuję. Dokładnie, do wszystkich. Dziękuję bardzo. Tutaj mamy... No, myślę, że mamy niedaleko to. Mamy tutaj Jowitkę, znaczy tą Jelenkę, ale to chwileczkę sobie poczekamy. Policja dostała zgłoszenie, że... Może ja podejdę sobie tam, bo tam coś się dzieje. Tutaj nasza Anetka w akcji z policją, więc może dowiemy się, o co chodzi. Może pokażę, że przyjechał też tutaj Tim Bustowski wspierać. Dzień dobry. Dzień dobry. Rebel 24 się kłania.
Rebel 24. Czy chciałby pan coś do naszych widzów powiedzieć? Pozdrawiam wszystkich. Wspieramy Szczepana. Dokładnie. Telefon zadzwoni od razu. Dzień dobry, czy coś się tu dzieje ciekawego? Cześć. Proszę ja na komendę. Słoneczko. Masz okulary fajne. Z Rebela jesteś. Dziennikaro. Tutaj adwokaci mogą przychodzić bez maseczek do sądu i są lepiej traktowani. Prezes sądu może przychodzić chora i jest dobrze traktowana. No. A obywatel, który przychodzi z zażaleniem, zostaje zamknięty na 10 dni. Jak Celina poszła do prezes sądu, tak. Została powiedzmy potencjalnie zarażona i przyszła do nas. Nie, no bo nas... była, wiesz, była tam niby... Pleksa. Niby była pleksa, tak, chociaż teraz jest tam czujny. Ale słychać ewidentnie, że pani prezes jest... Harczy. No czy nie słychać jej w ogóle, bo ona jest tak chora, że jej nie słychać, ona nie potrafi mówić. To musimy na nią poczekać, ją po prostu. Ja myślę, że może powinniśmy zgłosić do sanepidu. Ujęcie obywatelskie, o, to też. Bo to jest naprawdę poważna sprawa, ona ja jest myślę, chora. Ona jest chora. Zadzwonić do sanepidu i do PIP-u. Ale powiedzcie mi, masy chodzą, bez maski chodzą ludzie w sądzie, tak? No wczoraj nagraliśmy najpierw właśnie, sędziego, który był bez maski. Tak więc chodzą bez maski. Myślę, że pozornie, raz, no. Pozornie tak? Zakładają no, maski dobrze, tutaj przy wejściu, żeby się teraz pokazać, ale tak jest naprawdę chodzą bez. Harczy. Bo wczoraj złapaliśmy najbrudniej sędziego, który chodził sobie swobodnie bez maski po całym sądzie. Dlatego się tak zabezpieczyła. 2 marca to wczoraj sobie wyprodukowała pod chorobę. My, szary ludzie, tak. Musimy mieć maskę, a wszyscy urzędacy widzę, mają. Że to się wszystko da. To jest takie magiczne miejsce o święciu. Dzień dobry, witam wszystkich. Dziękuję. Zobaczymy, co położy się policji ustali. Widzę, no. Rebel 20. Rebeliantka. Twoje? Trzeba na łyso ogolić, żeby być rebeliantką. Pan podpisuje może coś do twojego. Tutaj jest oczywiście... Siema. Damian, nasza kochana anegdota. Z pandemii. No i bardzo dobrze zrobił. Nobel do niego. Panowie też tam. Działa z tego, z działu medycyny, tak? No ale tak samo Marta, czekamy teraz na co? Jesteśmy w mieście obozowym. W mieście obozowym. Czekamy teraz na podjęcie decyzji, bo tutaj zażalenie wpłynęło i sędzia, który wydał ten karę taką, powiedzmy, do 10 dni, musi teraz wydać decyzję. Pan sędzia był bez maski, chciałam zwrócić uwagę. Tak. Też był, mamy nagrane, był, że najpierw skłamał. Był za dwoma monitorami, tak. A był bez maski. Tak. I jeszcze mamy też, no i widać na tym nagraniu, że najpierw no, kłamał, tak, bo mówił, że jest Szczepan agresywny, co widać na nagraniu, że nie był agresywny, tak, i to nie był powód tego, żeby go zamykać. No w każdym razie czekamy na decyzję, on ma podjąć dzisiaj, czy będzie wypuszczony, czy nie będzie wypuszczony, bo sędzia w tym przypadku podejmuje decyzję tutaj, tak, i zażalenie zostanie przysłane do sądu nadrzędnego, czyli do Krakowa. A to jest tworzenie fałszywych dowodów, jak się zarzuca określone zachowanie. Tak. Tak, jest to jest tworzenie fakt. Fałszywych dowodów. To jest fakt. Ma znaczenie w sprawie. No nie wiem, zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. No, 10 dni aresztu jest bardzo uciążliwe, zwłaszcza dla kogoś, kto prowadzi swoją działalność, tak? Utrzymuje rodzinę, ma pracowników. Ktoś pyta tutaj, żeby wyjaśnić, o co chodzi. Chodzi o to, że Szczepan Krzewicki został zamknięty na sprawie sądowej za... Na posiedzeniu, za nagrywanie. Za nagrywanie swojej sprawy. O czym informował wielokrotnie, możemy się też kłócić tutaj, bo wiemy, że sprawa jest jawna, tak? Konstytucja nam gwarantuje, że rozprawy i wszystkie rzeczy sądowe są jawne. No, posiedzenie niby jest... Rozprawy tu nie mogą być nagrywane? Posiedzenie jest niejawne, to wynika z ustawy. Niestety posiedzenie jest niejawne, ale no, ogłoszenie wyroku już powinno być ale... jawne. Jeżeli chodzi, jeszcze pan... On nie wiedział, on nie wiedział, czy to jest rozprawa, czy posiedzenie, sąd go należycie nie pouczył. Uważaj tam, Jeśli mamy stronę... Ale jeszcze pan informował, informował o tym, oficjalnie informował, tak. Jeśli mamy sprawę
sądową, tak? I osoba, która nie jest prawna, która nie ma doświadczenia prawnego, nie jest wykształcona w tym kierunku, jest stroną słabszą. Sędzia powinien ją informować i pouczać na bieżąco o pewnych kwestiach. I tak jak mówię, no, Szczepan powoływał się na ten artykuł konstytucyjny, który nam daje możliwość, że sprawy są jawne, tak? Który nam gwarantuje to. I on po prostu myślał, że może. Nie wiedział tego. Nie miał tutaj żadnego celu łamać prawa, tylko po prostu nie wiedział, tak? Chciał dla własnego bezpieczeństwa nagrywać. W ogóle jaki sędzia od razu daje najwyższy wymiar kary? Gdzie jest pouczenie, nagana, gdzie jest grzywna? Od razu sięgnął po najwyższy wymiar kary i areszt. To jest sankcja. Sankcja. I była możliwość nałożenia, wydalenia go z sali rozpraw, tak. Było możliwe upomnienie go, była możliwość nałożenia kary grzywny, tak? A tutaj w tym przypadku nałożenie kary więzienia jest maksymalne 14 dni, tutaj dostaliśmy 10 dni, tak? Dla osoby, która no, nie zrobiła nic złego tak naprawdę. I to była rozprawa, to było posiedzenie dotyczące też zażalenia przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy, gdzie prokurator odrzucił, ponieważ uznał, że nie było wystarczająco tam dowodów, tak, żeby podjąć jakieś czynności. I to było zażalenie właśnie tego. Czyli osoba poszkodowana przychodzi do sądu, tak, nie zna się na prawie, chce działać zgodnie z konstytucją, zostaje zamknięta na 10 dni. On, wiecie, że on prowadzi działalność, tak, on ma swoich pracowników, on utrzymuje rodzinę. Te 10 dni dla niego z pracy, tak, jest strata finansowa. Strata finansowa i to bardzo dokładnie. Dużo. Dokładnie. A jeszcze jest tworzenie fałszywych dowodów, bo jeżeli się zarzuca jakieś zachowanie, czyli agresywność, a to nie miało miejsca, no to jak ten sędzia wykonuje swoje czynności zawodowe i stosuje zasady etyki. Tak. I dlaczego on z powrotem dostał tę sprawę teraz? Jeśli jest tam złożone też odsunięcie tego sędziego, tak? Ja podejrzewam, bo nie doczepił się sędzia o maskę, tylko o ten telefon, bo tak. Sam nie miał maski. Sylwia, podejrzewam. Zobacz. Mi na przykład w takiej bardzo prostej sytuacji policjanci zarzucili, że ja się nielogicznie wysławiam. Nielogicznie. Tutaj Szczepan był na sali sądowej, grzeczny, cichy, wypowiadał się. Znamy Szczepana. Wszystko się nagrywało i sędzia mu wmawia, że był agresywny. No i oni sobie dodają takich słów. Znaczy, żeby, dobrze, że nagrywał. Tak, właśnie. Gdyby bardzo nie nagrywał, dobrze. To zostałoby mu zarzucone, że był agresywny i z tego względu został ukarany tą karą, tak? Ale że nagrywał, to mamy dowód na to, że nie było czegoś takiego, można nie było zajścia, kary. A jednak zostało to wpisane, tak, do protokołu zostało wpisane, że był agresywny. Tak więc mamy tutaj jasny dowód na to, jak została treść zmanipulowana w mojej ocenie. Jest taki artykuł. Będą zamykać za prawdę, a zło będzie tolerować. No tak, no teraz przykryli całkiem konfliktem przykryte jest wszystko, tak? Że mają się udać. To chodźcie, idziemy tam, bo już tam dobrze, chodźmy tutaj, zobaczymy co się dzieje. Dziękujemy Martusiu za jakieś relacje. Witam. Dzień dobry. Ale my tam cicho będziemy, zdjęcie nie musimy robić. Już dostaliśmy oper, że wpuściliśmy państwa kolegę. Także odpuśćcie. No to przecież... No, ale pan się nie boi. Ale ja się wcale nie boję. Nie, no nie atakujmy pana. Niech pan posłucha, jeżeli źródło zarazy jest w sądzie, to my się przyjmuje tu nie ludzi. Mamy rozmawiać. Gdzie jest Sylwia? Tam gdzieś ją widziałam, tam z przodu. Jest. Musimy to ludziom mówić, jest źródło zarazy w sądzie. Niestety, źródło zarazy nie robimy. Źródło zarazy. Badamy tylko temperaturę. Szkodzi zdrowiu. A czy pani prezes miała temperaturę? Była sprawdzana? Nie. A pani prezes wchodzi od tyłu, gdzie nie ma sprawdzanej temperatury? Tak, pani prezes sprawdza temperaturę w sekretariacie. W sekretariacie, czyli ale... sama sobie sprawdza? Nie, pani, która pracuje przy oko. No już no, widzę, ale zanim pani... ona tam dojdzie, to ona przez cały korytarz to rozsiewa, nie? Dokładnie, o! Ile osób może narazić, ale jeszcze może... Tam potem to cały czas krąży. Potem inni ja mam gwarancję, że pani też nie rozsiewa? No ja nie rozsiewam, widać, bo jestem, ale pan ma, widzisz, ma pan maseczkę, to pan o to chodzi, nie? On jest bezpieczny. Dobrze. Ale ja panu co innego jeszcze powiem. Jeżeli ktoś by się chciał zabezpieczać przed wirusem, to by musiał mieć zabezpieczone oczy i uszy też, bo wirus też wynika przez te... No. Także to nie jest tylko usta i nos. Wirusy się przenikają przez skórę, przez uszy, przez oczy, przez wszystko.
Przecież tu są płyny te wszystkie w oczach. Pan ochrona się boi, tak? No. Straci pracę. Także to nie ma nic związku z zabezpieczeniem się przed chorobą. U mnie na dworcu jest płyn do dezynfekcji butelce pożywczej. Dojdzie, go jeszcze nie wypili. Będzie już smakosze pewnie. Ale Rebel 24 chętnie pan wpuści do środka? Mnie? Tak. Po uzgodnieniu z panią prezes. Proszę? Po uzgodnieniu z panią prezes. Ale ona na pewno się zgodzi. Na pewno się zgodzi. To proszę zadzwonić, jeśli dostanę takie polecenie. Z miłą chęcią. Ale ona nie odbierze, bo też pan ma ciężkie życie, co? Często ma pan takie sytuacje? Zdarzają się, ale... A pan jest bardzo miły. Ale pan jest właśnie bardzo miły, bardzo miły jest pan taki... Dlatego się wykonywać dobrze swoje obowiązki. Fajnie nie atakować, bo jest musi bardzo być miły. Pan bardzo odporny, nie tylko na wirus, ale na stres. Tak, raczej naprawdę miły człowiek. Ale interwencja jest załatwiona, tyle. Z naszej pani nadal siedzi, tak? I rozsiewa. Nie ma żadnych... Czyli nie wyprowadziliście, tak? Co było? Mam pytanie, czy udało się ustalić, czy pani prezes została przebadana przez lekarza? Bo ona widać jest chora, widać po niej. Powiem tak, stan zdrowia każdej osoby jest objęty tajemnicą lekarską, więc... Ale policja ma prawo pytać o jakieś różne rzeczy. Ale pani nie ma. No ale ja bym chciała wiedzieć, czy zostały podjęte czynności należycie. Należycie. Czyli pani prezes chora może zostać i rozsiewać, tak? Póki co pani prezes nie ma zwolnienia lekarskiego. Więc może świadczyć stosunek pracy. To wie pan, że mamy tutaj takie przepisy, bo jest pandemia, tak? Musielibyśmy wezwać sanepid, bo jest podejrzenie, że naprawdę coś się tam dzieje niedobrego, że może być rozsiewane coś, tak? Jeżeli pani doktor stwierdzi u pani prezes zakażenie koronawirusem, czy tak? Też a czy jest wezwana pani doktor? Sąd pójdzie na kwarantannę, tak? Tyle z mojej strony. A czy jest wezwana jakaś jednostka pani, medyczna, która sprawdzi to? Co to stwierdzi? Jeszcze sekundę, Marto. Mamy ustawę o dostępie do informacji. Jeżeli pan chce się zwrócić, ale sekundę. No to rzecznik prosty. Proszę nie przerywać, on pan przerywa. Na miejscu, my czekamy od razu. Mamy bezpośredni dostęp. Nie udzielę panu żadnej informacji. Panie policjancie, mamy bezpośredni dostęp do informacji, a artykuł 23 ustawy, ale niech pan mi pozwoli się wypowiedzieć. Artykuł 23 jest przepisem karnym, więc prosimy pana o pełną, wyczerpującą informację. Więc interwencja została załatwiona. Jeżeli pan jako zgłaszający chciałby się dowiedzieć czegoś więcej na temat załatwionej interwencji, proszę do nas zwrócić wnioskiem. Dostanie pan taką informację? Co się tam dzieje? Tak, co? Co tu się dzieje? Weszła. Co się stało? Nie chcieli wpuścić. Kogo? Celiny. Celiny. Nie chcą wypuścić Celiny? Nie chcieli wpuścić znowu. A gdzie jest Celinka teraz? Weszła. Weszła. Tak, weszła. Ale jej nie chcieli wpuścić. To chyba dużo powiedziane, że weszła, co? Nie, musiała się ona wpychać. Nie, właśnie. Jak nie? Nie wybacz. Gdzie ty teraz mieszkasz? Nie, tu też jest. To jest jego właśnie. Ja my tak wszyscy po kolei chcieli. Ale można, oczywiście, że można. W ogóle to wcale. Nie mogę, nie? Oczywiście, że można. Bo komunikat jest taki. Oczywiście, że można. Oczywiście, że można. Musimy meldować teraz wszędzie. Będzie fajnie. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. No? Tym bardziej nie ma nie żadnego podpisu. Nie będzie nie na swoim imieniu zaskierza. Wie pan co? Ja takie kartki nie mogę wypisać bez podpisu, bez pieczątki, bez niczego i cześć. Dokładnie. Wydać do wyższej tutaj kolejną jutro. Można korzystać z toalety. Można wchodzić, kto chce. Ludzie, no wyście się zlitujcie, co wam? Podobno markę legitymują, chcą wrócić siłą. A przecież policja wyszła, nie, dwóch jeszcze weszło. Jeszcze jest, no. Tak, dwóch jeszcze tam jest. A to się wymienili, panią prezes sprawdzili, pani prezes ok, no to teraz wiesz. Teraz ma na nim grożącym wzrokiem, won. Tak, tak. Oj. A bo ktoś jeszcze miał właśnie, że żyjemy w państwie prawa. Tak. Prawo jest stosowane, ale tylko na nas jest nacisk, tak? Nakazy, zakazy, obowiązki, a na komunikaty. Tak. Komunikaty. Czekamy, słuchajcie, na resztę nie. A komunikaty z nowym rozmiotem wyższym od na pięćdziesiątku. O, jak tam ruszył, widzieliście? No. Jak dzik. Ubrany jako antyterrorysta. Tam pana z powołania, to jest jakaś ochrona sądu? Proszę? Tam z tyłu jest ochrona sądu? Kto to jest, co to jest za pan? Testosteron taki ostry. Tak samo ochrona sądu. Ochrona sądu. Szkoda, że tego nie widzieliście, ledwo wszedł.
petent do sądu już tam ochronia, że jest bardzo miło, to trzeba przyznać. Szkoda pana, że pana tutaj naprawdę, wystawi. Naprawdę. Może pan podmieni kogoś. Pan jest tak miły, że nie chcemy na pana wywierać żadnej presji. No ale my nie wywieramy żadnej presji, my po prostu chcemy wejść, wiesz, do budynku użytkowności publicznej, ale... do sądu, tak? Korzystamy z naszych praw obywatelskich. Powinni wysłać. A pan stoi na straży komunikatu. To jest takie podsumowanie tego wszystkiego. Pan, ta ochrona przy tym sądzie niby jawnym i z tym komunikatem, który jest niepodpisany. Przepraszam, telewizja. No a jak? Wejdzie w świat. Tamten pan się nie uśmiecha do nas, bo pan chociaż uśmiech pokazuje. Chyba, że tak drwiąco, bo jakby się pojawiły Polsaty i TVN-y, to by drzwi były otwierane. Tak. Nie? Też nie? Mieliśmy tutaj sprawę pana Ryby przecież. Dziennikarze też musieli być akredytowani. Nie ryby, tylko chyba rybaka. Czy rybaka? O, przepraszam. No coś. No i też wszystko powiązania widzi pan z Auschwitz, bo to chodziło o sprawę flag Auschwitz, że nie pozwalali. A to w zeszłym roku bodajże, no, tak? W zeszłym roku. No, no. I dziennikarze mieli akredytację, tak samo i przyjechało później dwóch dziennikarzy bez akredytacji. Pani prezes wyraziła zgodę i nie było najmniejszych problemów. Także gdyby pani wcześniej sobie uzgodniła akredytację. Nie ma najmniejszego problemu. To się nie da wcześniej ustalić, jak sprawa była wczoraj, z wczoraj na dzisiaj, no to jest skomplikowane, nie? Wie pan co, no jest to... To jest niezależne ode mnie, ja mam prawo wykonywać tak to, co mi do sądu, a nas wyrzucacie po prostu. Ja wykonuję swoją pracę. Ja na pana, nie, do pana nic nie mam. No. Wie pan, każdy mówi, że wykonuje swoją pracę. Tam niedaleko jest obóz. Oni też tam wykonywali swoją też pracę. No, właśnie. I co? I było to zgodne z prawem? Humanitarne i w ogóle? Chyba okupanta. No widzi pan. No i teraz oni, sędziowie, mają tu blisko przykład, bo tam za podwórko obok właśnie tak postępowali. Ja kurwa, kupuj bilet, szybko. Ale ja mam bilet. Mandat dostałam. Halo, halo! Pan, ja mam bilet, moment. Proszę pani, miejsce wyznaczone po stoju. Ale ja, proszę pana, ja już kupuję bilet. Ale bilet tutaj nie obowiązuje. A dlaczego? Tu nie wolno parkować. Bo jesteśmy w strefie zamieszkania, można tylko w miejscach wyznaczonych. W strefie zamieszkania parkować. A z drugiej strony mogę sobie zaparkować? Tylko na parkingu, tam są miejsca wyznaczone. Okej, okay. No dobrze, ale... A nie ma tutaj, żeby zapłacić za bilet? Ale nie wolno parkować. W tym miejscu opłata nie obowiązuje, ponieważ nie wolno parkować w tym miejscu. No i co pan tu wypisał? To jest informacja. Proszę pana. I co dalej? No pani przeczyta, tam jest, że trzeba się stawić do 3 dni w Komendzie Straży Miejskiej celem wyjaśnienia, przeprowadzenia dalszych czynności. Ale gdzie pan mnie będzie szukać? Ja pani będę szukał? No bo pan spisuje mój... Dzień dobry. Słuchaj, no nie, bo dostałam, nie mogę tu parkować. A tu były samochody, no i co teraz mam zrobić? Tu jest zapowiedź, samochód pani. Proszę? A który samochód? Ten. Chce pani przeprowadzić czynności na miejscu, wylegitymujemy, czy chce pani do nas przyjść? No ja chcę zaparkować najpierw gdzieś, tak? No, moment, kiedy prowadzimy czynności, możemy przeprowadzić je na miejscu, może pani stać. Dziękuję. A nie chce pan prowadzić czynności cały dzień, to byśmy postali tutaj samochodem? Nie, mamy dużo pracy, mamy nas zgłoszenie, nie ma za bardzo. Jeśli pani chce, to się bardzo szybko poproszę prawo jazdy i kończymy. A jeśli chce pani, jeśli pani nie ma czasu, można podjechać do... Ja potrzebuję, żeby ktoś zabrał... Szymon. Co jest? Bo jest transmisja na Rebel. No. A ja... Oczywiście, jeśli ma pani ten
jakieś zamieszkanie można parkować, to miejsce wyznaczone. Ale o jakie dokumenty chodzi? Ale nie ma obowiązku włożenia prawa jazdy. Nie ma obowiązku, tylko że przeprowadzimy czynności na miejscu, jeśli ma. Obażamy pani. Ale pan przecież może za oświadczeniem. Nie, no ale proszę pana, chodzi o to, że ja muszę mieć dane z prawa jazdy, no, ale dokumentu to, i tak dalej. Wie pan co, dane z prawa jazdy pan uzyska z bazy, nie? Momencik, bo w telepce jest... Ale wtedy to trwa dużo. Momencik, jeśli pani znajdzie, będzie naprawdę szybko. No a jak nie, no to może pan policję zapytać, bo przecież mają w tym... Przecież pan ze straży też ma. To chcę dać dowód osobisty. I to wystarczy. Proszę, niech pani szuka prawa jazdy, zobaczymy. Ale proszę pana, to z RODO naprawdę mam dokumenty. Nie, a Sylwia, czy ty masz nie problem z RODO? Że... Nie, no to no, nie byle no, nie mówisz. Ale ja też mam w notatniku, proszę pana, inne dane. Ale ja pana nie nagrywam pana notatnika. Ale pan widzi na przykład, no bardzo proszę, troszkę się odnieść. Dobrze. Ty byś zdjęcia tych, co tam wystawiłeś? Tylko... Z pełnym czynności prowadzi policja. To mi pani poda, bo ja muszę mieć no. Adres. Już zniecili, nie? Kasować wolnych ludzi. Ja w tym momencie nie stwierdzam faktu, tylko pani stwierdza, że on od godziny jest, nie? Tak, od dziewiątej, bo tam parkowałam i poprosiłam, żeby kawałek przyjechał. Zaraz podejdziemy do niego, tylko skończymy te czynności. Nie możemy się prowadzić, jak się radzi. A jest zakaz? Tutaj? Nie, ale nie było opłaty chyba, nie? Tylko na koniec strefa zamieszkania i po prostu jest tylko w miejscach wyznaczonych, za znaczkiem P. Czyli po prawej stronie wyznaczone jest miejsce parkingowe. Tu nie wolno się zatrzymać. Chyba to i radiowóz też. Nie, że zaczynamy miejsce. Tak, wiem. Przepraszam panu bardzo, bo tutaj jest budynek użyteczności publicznej. Zgadza się pan ze mną? Sąd, tak? No. Proszę pana, jakiś człowiek blokuje wejście do tego budynku. Czy panowie mogliby podjąć interwencję? Proszę podejść do patrolu policji, on tu zabezpieczy to. A pan od czego jest? A pan też ja jest tutaj czynności prowadzę. A jak pan skończy te czynności, bo tu kolega prowadzi, no, następne tak? Następne czynności samochodem od państwa kobieta zgłosiła, że samochodzik z kobiety jest kierowca. Do dwóch minut może. No skończymy czynności, będziemy podejmować. To bardzo proszę, bo to jest budynek użyteczności. Nie można skorzystać z toalety, zgłosić. Nie można skorzystać. Może pan wyjść, może pan wejść do budynku, tam jest muzeum. Ale ja lubię robić tutaj. Proszę do patrolu policji tak podejść, oni tam zajmują czynności. Bo ja oddaję takie dobre ładunki tutaj oddaję, wie pan? I tak mam taką traumę. Thank you.
No, w środku, no, w tym. Tu masz na tym. W środku jest? W środku jest, no. I co, zatrzymali go? Tak, policja go sprawdza. Mareckiego już popychają w sądzie. Patrzcie, skartują go do wyjścia. Ty idą do wyjścia. Jeszcze Celina. Zastaliście całą uzbrojoną bandę na jednego biednego dziennikarza. Ja wiem, pan się lubi dobrze bawić, okej. Okay. Ja do pana też myślę. No dobra, dobra, kochani. Co wam mogę powiedzieć, bo pewnie oczekujecie, co było, jak mnie nie było, tak? Dziesięć dni aresztu. Słuchajcie, pani prezes dała wywiad, pani prezes, wiceprezes sądu. Do obejrzenia na czujnym oczywiście. Ale się spociłeś? No tak, ponieważ jak zwykle popełniono na mnie festiwal przestępstw. Najpierw jakichś dwóch ogrów mnie popychało, żeby mnie wyrzucić z budynku. Później przyjechało dwóch policjantów i mnie wylegitymowali, tak? Kiedy, mimo że powzięli informację, że dziennikarz robi interwencję dziennikarską, czyli powinni właściwie odstąpić i nie przeszkadzać, ponieważ jednoznacznie prawo prasowe mówi o tym, że jak dziennikarz wchodzi w interwencję dziennikarską, to każdy, kto mu przeszkadza, zwłaszcza siłą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast udało nam się zrobić wywiad z panią sędzią, z panią wiceprezes sądu. Dowiedzieliśmy się o tym, że pan sędzia dzisiaj rozpatrzy tę sprawę jak najbardziej. Dowiedzieliśmy się także, że pełnomocnik może dzwonić, więc za chwilę będziemy tutaj się kontaktować z panem pełnomocnikiem w tej sprawie, jak będzie rozpatrywana ta sprawa. No zapytaliśmy panią sędzię o bardzo wiele rzeczy, no poza drogą oficjalną, kodeksową. Powiedziała, że sama z siebie nie będzie tutaj żadnych konsekwencji wyciągała. No i właściwie tyle, no reszta jest do obejrzenia. Stwierdzasz, że ona jest widocznie chora, że coś się... Jest widocznie chora, kaszlała, widzę, że jesteście czujni. Pani wiceprezes była wyraźnie chora, wyraźnie kaszlała. Pani asystentka, to wy się zajmujecie tymi sprawami. Pani sekretarka też oczywiście nerwowo założyła kaganiec dopiero jak tam wszedłem. Pani twierdziła, że ma świeżą maseczkę, ale była wyraźnie pożółknięta. Ale może wam oszczędzę tego typu ginekologicznych szczegółów. Kochani, chcecie wiedzieć, w której sali nasz sędzia obraduje? Chcemy. Bo właśnie między innymi po to wam to poszedłem ustalić. Potrafcie. To wam pokażę, który to sędzia. Gwoździewicz. No. Właśnie, Gwoździewicz w ostatniej sali po lewej stronie. No to czy wie się, wiesz o tym i nie mówisz tutaj? No to cztery razy. No nie. To ja się tu narażam, słuchaj. Policja mnie zbije, kopie. Nie mogę mi opowiedzieć, jakie przewały porobił, jak się wcześniej. Zaraz mogę, to wszystko wyszło na kamerze. Znany ci sędzia. Znany ci sędzia. No. Ja już to prawie wszystkim są. Uwolnić Szczepana! Jak ci nie wstyd! 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 Sąd pod sąd! 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 Panie sędzio, proszę uwolnić Szczepana. Bardzo prosimy. Czy pan sędzia wie o tym, że w tym państwie na mocy konstytucji ogłaszanie wyroków jest jawne zawsze, a pan zamknął za to człowieka? Gwoździewicz, czy nas słyszysz? Już nie ma? Uciekł już? No, ale...
tego oświecić. No właśnie, no właśnie, przy okazji zatrzymania Szczepana też tak było. O, zimno. Dobra, chodźcie kochani, proszę, chcesz powiedzieć na temat tego sędziego coś więcej? Jak widzicie tutaj, jak napotykamy głosy, idzie ten, który ma kontakt z bazą. Uwolnić bakłażany. Nie palić. Miejscu powiszczym. Wszyscy do sądu weszli. Myśmy poszli do okienka akurat zapukać koledze. Na narożniku jego pomieszczenia, ale spierdzieli. Tam gdzie coś więcej? Uwolnić bakłażana. Nie, przez telefon, wiesz? Aha, ale jak... Czy nie, jeszcze nie wyszedł? No nie, wyszedł. A, no, ona przecież wychodziłam z nim, dobra. Tu bakłażan pierwszy Rzeczypospolitej Polskiej. Parku zwierzęcym pewnym nawet się świnie nie zorientowały, kiedy zapis, że wszystkie świnie są równe, zamienił się w zapis, że są też i równiejsze. Wiemy doskonale. Moje świnie, a my swoje! Uwolnić Szczepana! 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 Pozwolić oddychać ochroniarzowi! Czy godny prowadziłeś to właśnie? Witam was serdecznie. Dostałam tylko pouczenie, bardzo grzecznie no panowie bardzo ze mną rozmawiali. Nie dostałam mandatu. Nareszcie, coś normalni. Nie, bardzo grzecznie. Uwolnić Olszańskiego! Nie. Dzień dobry. Cześć, ja hej. Witam. Tu? Nie, widziałem się. Jak się chwali. Super. Jest nasza Basieńka, Andrzej. Jest Marcin, widzę. Dawno go nie widziałam. Jest, aha, no. A wy tak zawsze razem. Może nie zawsze. Witam cię. Cześć. No. Czeka, ale proszę zachowaj odstęp. Okej, okay, dobra, no jest wirus. Cześć. Cześć. Jestem wyłączona, bo akurat miałam tutaj kontrolę, ale aha, tylko zostałam pouczona. No. Coś się wydarzyło? Wiesz co, no tyle, że czujny wyszedł i opowiadał tam, jaka była sytuacja w sądzie wewnątrz. No, że go tam ja szarpali policjanci, także ma tam na swoim kanale nagrane. Dobrze, no, to ja zaraz do niego podejdę sobie. No nie podała, to poniewiera. Przepraszam. Dobrze by było, żebyśmy my to na nim trochę poniewierali teraz. Czy pan czujny udzieli informacji dla Rebel 24? Oczywiście, że tak. Witamy serdecznie widzów Rebel 24. A gdzie Jowitka? No właśnie, a gdzie pani redaktor naczelna? No jest pani Sylwia. Jest pani Sylwia, redaktor. Numer legitymacji 1/22. Tak. Data ważności. A jest, dobra. Kochani, potwierdziłem, że jest faktycznie ze mną pani redaktor Rebel 24. Wprawdzie troszeczkę inaczej wygląda niż znana wam redaktor naczelna Rebel 24, Jowita Kowszyn-Sumara. Informacja dla mediów, tak? Mianowicie przyjechałem tu o godzinie 9. Zastałem piękny, wyremontowany budynek sądu rejonowego oraz pana... Ups. U mnie chyba się padło. No i dobra. Będziesz tutaj. Tak, będę tutaj. No zastałem pana w maseczce, bardzo sympatycznego, z koszykiem. Nie, bardzo, bardzo. Którego tutaj pana wzięli i namówili do popełniania przestępstw, bo nie chciał włączyć. Nie mam, mam. Zaraz się podładuję. Nie chciał... puścić ochroniarza. Ten pan jest niemiły. Ten, o, ten, tamten. Tamten jest niemiły. Ten pan niemiły po lewej stronie jest bardzo miły. Ten, pan. Ten po lewej jest tak, miły, tamten... Czemu pan jest taki miły, a tamten pan jest taki niemiły? No, w każdym razie to zastałem. Zastałem też ludzi zbulwersowanych. Przypomnijmy, sprawa dotyczy, kochani, tego, że Szczepan Krzewicki, będąc poszkodowanym, będąc ofiarą działań policyjnych bez poinformowania go,
chciał nagrać postanowienie w swojej sprawie. On poinformował, ale poinformował. Cały czas informował. Znaczy, tam były dwie części tego nagrania. I w pierwszej części można byłoby faktycznie doszukiwać się, bo jest w kodeksie postępowania karnego, że posiedzenie jest niejawne, co jest w ogóle sprzeczne z konstytucją, no ale jest coś takiego. Natomiast w tej części, kiedy Szczepan zaczął być terroryzowany, o w ogóle jakimś poleceniem o zdanie telefonu do depozytu, do tego ochrony, gdzie pan jest miły, a drugi jest wcale niemiły i wcale nie wierzę w jego dobre intencje, to w ogóle jest przekroczenie uprawnień. Sędzia nie ma prawa takich wydawać poleceń. A po kolejne, Konstytucja, artykuł 45, paragraf 2 mówi jednoznacznie, ogłoszenie wyroku tudzież postanowienia jest zawsze jawne. Czyli jeżeli chciał odstawić taką szopkę złośliwą ten sędzia, Woździewicz się nazywa, to miał prawo w pierwszej części to zrobić, teoretyczne prawo. Natomiast tutaj jeszcze też był stan wyższej konieczności, ponieważ Szczepanowi imputowano pewne zachowania, których nie było. Zresztą też imputowano tutaj, nie pan, tamten, że jestem agresywny, że i tak dalej. To jest ich słowo wytrych. Jest pan agresywny, pan podnosi głos. A to, że... Marku, ale chciałam też zwrócić uwagę, że sędzia również też nie miał maski. Oczywiście, był zakryty że tak. Za dwoma monitorami. Oczywiście, że tak. Sęk w tym, że to była czysta złośliwość. I o ile by ją zrobił przed przerwą, to byłoby sytuacja prawna dużo cięższa. Choć też był w mojej ocenie uzasadnione. Mimo że też uważam, że był wtedy stan wyższej konieczności, ponieważ Szczepan był poddawany różnym tutaj uwagom, które gdyby nie nagrał, to by jeszcze mógł być, nie daj Boże, o coś oskarżony. Natomiast przy ogłoszeniu wyroku, przy ogłoszeniu postanowienia, nie. Każdy, nawet tajnej sprawy, wyrok jest jawny. Publiczny. Więc wystropowanie Szczepana, że publiczny wyrok, który miał prawo nagrywać, że nie może nagrywać i za to dać mu 10 dni aresztu, no jest to ordynarne pogwałcenie jakiejkolwiek moralności, praworządności, właściwie wszystkiego. Nie ma możliwości, żeby wyszedł dzisiaj, tak? Nie ma. Wczoraj jeszcześmy się udzili, że jest możliwość, że Szczepana puszczą, bo jest taki artykuł 290 Kodeksu Postępowania Karnego, paragraf 3, który mówi, że przy wniesieniu sprzeciwu automatycznie jest kara wstrzymywana. Okazuje się być, że tutaj sędzia Cwaniak powołał się na przepisy takiej lex specialis, czyli ustawy o ustroju sądów powszechnych. I okazuje się, że to on, my tutaj stojąc dobrze robimy, że to on osobiście będzie przed wysłaniem sprawy do Sądu Okręgowego w Krakowie w tej sprawie, on sam może podjąć decyzję o wstrzymaniu, przy czym może. Czyli od jego dobrej woli, tego przestępcy w todze, w mojej ocenie, zależy, tak, czy Szczepan dzisiaj wyjdzie, czy nie wyjdzie. Jeżeli będzie miał złe intencje, na co się nastawiamy, stąd myślę, że wasza tu wszystkich obecność, żeby wywrzeć presję na elementarną praworządność. No nie mogą nas po prostu, człowieka poszkodowanego, wziąć i zamykać na siedzi do więzienia, tak o po prostu. No to już jest skandal nad skandalem. Możliwe, że myśleli, że poprzez sytuację wykreowaną w mediach, że my tu nie przejdziemy. Ja jestem zbudowany, że was i nas w ogóle tyle jest. To jest bardzo ważne. Musimy się wspierać w takich sytuacjach. Natomiast faktycznie, od osoby, która popełniła w mojej ocenie przestępstwo na Szczepanie, zamknęła niewinnego człowieka do więzienia na naszych oczach, to teraz ta osoba decyduje, czy wstrzymać do czasu rozpatrzenia zażalenia, czy nie wstrzymać. I takie ma uprawnienia. Czy nie został zwrócony telefon? Bo to też pytanie. To nie wiemy, to by należało pytać żony, gdzie jest celinka. Bo ja uważam, że prywatne rzeczy powinny zostać zwrócone. Znaczy, ja wiem, jak wygląda procedura. No Szczepana wtedy wzięto, zatrzymano. Tak, ale jest żona teraz. Od razu został przewięziony do aresztu, do zakładu karnego w Wadowicach. Mhm. No to ja się mogę podzielić swoim doświadczeniem, jak to tam wygląda. Tam po prostu się wszystko zdaje do depozytu, w tym przede wszystkim telefon. Więc telefon jest w depozycie po prostu aresztu w tej chwili. Okay. Przynajmniej czysto teoretycznie, ponieważ mój telefon przy zatrzymaniu w Białymstoku też miał być w depozycie wyłączony. A okazało się, że nakryliśmy policję, że się włamała do tego telefonu, używając linii papilarnych, które ściągali bezczelnie po raz kolejny wcześniej, więc... Inaczej, mamy sytuację środowiska prawnego, które jest jakie jest, jest bardzo mętne i pozwala im na to, żeby to robić. Niekiedy jest nawet i dobre, ale i tak mają je gdzieś. No i właśnie zderzamy się z czymś takim, że
prawo swoje, czasami dobre, czasami gorsze, ale prawo swoje, a oni swoje. I oni nam bardzo często pokazują, że to oni stanowią prawo na miejscu. Prawem jest wydanie polecenia, rozkazu, a my potulne barany mamy po prostu to wykonywać. No i problem zaczyna się wtedy, kiedy przychodzi świadomy ich terminologii używając obywatel i mówi, awała, tak? Znam swoje prawa, wiem jak jest wasze prawo stanowione i nie zawaham się go użyć. Dobra, ale to nie będzie ze mną przecież. Dziękuję bardzo. Musimy się dodzwonić może do adwokata? Tak, musimy się dodzwonić do adwokata, tylko że on ma te sprawy równolegle. Ja bym chciała jeszcze... przepraszam, gdzie jest Celinka? Celinko, możemy coś... Celinka, oczywiście tu jest żona Szczepana. Powiedz mi, Celinko, co tam się w środku dowiedziałaś? Kochanie, no tyle, że czekamy, a aż to rozpatrzą. Ten sam sędzia, co wczoraj go aresztowali, ten sam sędzia, co będzie rozpatrywać. Potem Kraków i on dopiero. Ma jakoś, z tego, co Marek mówi, on ma głos decyzyjny, tak? No, tak. Czyli ten od sędzia. Niego zależy. Od niego zależy, czyli go na pewno... wypuści. Uważasz, że nie zrobi tego. Będzie się trzymał swojej wersji. Tak. Mógł mu nałożyć karę grzywną. W tym momencie mógłby się poddać, tak? Tak. Pokazać że zrobił błąd wczoraj. Dokładnie. A co z adwokatem? Wiesz co, na razie nie odbiera telefonu, podejrzewamy, okay. Że jest na rozprawie, wiesz? Rozumiem. Także czyli czekamy co, dalej. Czekamy jeszcze chwilę na jakąś decyzję, tak? Czekamy, bo powiedziała prezes sądu, że to może... On ma 11 spraw, ten sędzia. I w międzyczasie to będzie rozpatrywać. Także to może być za godzinkę, za dwie. No, mówi czekać. Czyli byłaś z nim na rozmowie? Z kim? Z sędzią? Nie, co ty, sędzią absolutnie. Aha, nie ma takiej opcji. Jedynie tylko z prezes sądu rozmawiałam. Okej. I to wszystko. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Przychodzi do ciebie. Wspieramy. Zakładają maskę. Z podniesioną głową jeszcze wyjdą. To jest tak jak zabrali. No, to ja teraz nie. Bo jesz, smacznego. No, dziękuję. Pięknie tak wyglądasz. Dziękuję. Tak zawsze. Cześć, sen. Andrzejku, coś do powiedzenia masz? Nie, wiesz, raczej nie, ja nie jestem za bardzo mówny. Soki. Ale wspierasz Szczepana, no to, dlaczego tutaj jestem, Klada, cały czas, ładnie. Dlatego to i gonię, tak? Widzę, że się wszędzie angażujesz, jeździsz, pomagasz. No. Wiesz, no to na ja tym polega, tak? Że nie możemy zostawić ludzi, którzy walczą, ludzi zostawić po prostu bez pomocy, żeby nie czuli się to, że są sami zostawieni sobie, tak? Dokładnie. Wiesz, to nie może być w ten sposób, żeby ludzie no, nagle po prostu stracili wiarę do innych, o. Bo to jest takie najważniejsze, żeby trzymać wiarę dla innych ludzi. No i czekamy na decyzję, tak? No, czekamy, zobaczymy, kiedy on to w ogóle podejmie, tak? No to nie wiem, może ja na chwilę zakończę transmisję, słuchajcie. Jak coś się będzie działo, chociaż poczekajcie. Im się w głowie nie mieści, że nawet pani prezes się w głowie nie mieściło, że dziennikarz będący w interwencji dziennikarskiej, czyli literalnie to, co mówi prawo, literalnie, żeby właśnie dziennikarz złapał panią prezes sądu, niech się wytłumaczy, co tu się dzieje. To jest dokładnie zadanie mediów. Na tym polegają zadania mediów, na tym polega prawo prasowe. Przekazywanie tak? Prawdy, dochodzenie do prawdy oraz interweniowanie, kiedy się dzieje krzywda, a nie daj Boże popełniane są przestępstwa i nie daj Boże są popełnione przestępstwa przez funkcjonariuszy, którzy mają immunitet. Dziennikarze muszą działać teraz już, a teraz, nie jutro, teraz. Jutrze, tak? Pani prezes jest, słuchajcie, zdziwiona, że dziennikarz jakiś do niej dotarł. Ona mi mówiła w wywiadzie, że ona ma z wieloma dziennikarzami kontakt i ja jestem jakiś wyjątkowo taki pobudzony. Następne słowo klucz, tak? Jak dzieje się wam krzywda i na przykład macie uzasadnione wzburzenie, o już klucz wytrych, już w protokole będzie. On był pobudzony, był agresywny. Człowieka zamknięto, przedsiębiorcę, który dzisiaj nie wypłacił ludziom pensji na 10 dni za to, że był poszkodowany i chciał sobie nagrać swoje postanowienie. I pani śmie twierdzić, że jeżeli głośno i wyraźnie mówię tak, żeby mikrofon zebrał, zadaję pytanie, to jestem agresywny. No więc, kochani, tak to działa.
tak sobie z nas robią jaja, tak ten system nas traktuje jak bydło po prostu. Ba, zdaje się, że przepisy dotyczące chowu zwierząt są bardziej restrykcyjne i tych akurat kontrolują, czyli gorzej niż zwierzęta nas traktują. No i cóż, natomiast wielki brat w postaci różnorakich telewizji skutecznie odwraca uwagę od takich rzeczy. I to wszystko się działo, słuchajcie, i za pierwszej komuny, i za tej nowej komuny, to się cały czas działo. Pandemia nam to uwidoczniła, bo większość może i z nas, z was, nigdy, o, no Wiesiek, wiem, że był, że znał już pana Gwoździewskiego. Tak. No, nie, Gwoździewicza. Gwoździewicza, no. Do tego przestępcy w todze, w mojej ocenie. No to widzisz, ale słuchajcie, Wiesiek był sam, tak? Teraz jest nas dużo, idzie ten sygnał na świat. My teraz widzimy, co się dzieje, tak? To jest jeden pozytyw. I mamy też możliwości pokazać. Mamy możliwości to pokazać. Tak. I co najważniejsze, musimy być zjednoczeni, bo jeżeli nas tak skłócą, że my tutaj się już nie będziemy w stanie nawet wziąć i przywitać ze sobą, tak, albo go nie, już tak bardzo nie lubię, bo tak mi go obrzydzili, że nie pojadę, no o to chodzi. To oni mają zawsze czas, pamiętajcie. Oni po to nas tutaj właśnie spisują, kolekcjonują te sprawy, bo oni wiedzą, że później nastąpi kumulacja i my się wyłożymy. A jak jeszcze gdzieś wezmą coś tam, poskucają, napuszczają jeden na drugim, to już nikt mu na koniec nie pomoże. Oni to mają wytestowane bardzo, bardzo dobrze. Oni o tym doskonale wiedzą. Dlatego też ciągle nas spisują, tak? Czy jest dlatego powód, czy go tak, nie ma, dlatego to nas nasze ciągle dane, spisują, tak? Czy jest powód, czy go nie ma, to dane. Ja muszę wam powiedzieć... Takie rzeczy, że na prokuraturze nie chcieli ode mnie po prostu pisma odebrać i stwierdzili, że ze względu na pandemię i że ja tym pismem przeniosę COVID-a do prokuratury, a ja mówię, no to jak wyślę pocztą, to co? No oni tam otwierają i dezynfekują. Ja bym to powiedział na poczcie, to się na poczcie miałby niezły ubał. Ale chyba masz już pełni świadomość tego, że oni ci tak powiedzieli, nie ja dlatego, mam, że pandemia. Ja to mam nagrane. Tylko ci to powiedzieli ja to dlatego, nagrane, że moc twojego pisma przypuszczalnie była tak ciężka, no była, że wtedy była, takie pismo zaraża. Ale to nie są żarty. Jedna pani dostawała listy miłosne od kochanka i po roku zaszła w ciąży. To nie są żarty. Przepraszam was na chwilę, bardzo ważny telefon. Dobrze, ważny ja może temat. Na razie kończę transmisję, bo wszystkiego dobrego. Nic się tak teraz to póki co nie wydarzy. Tak, właśnie to ja będę bardzo wdzięczny, że w ogóle zwracasz na mnie uwagę. Właśnie ja chciałem powiedzieć, że wybierałem, tak? Mogę też posłuchać? No jak to? No przepraszam. Pozdrawiamy Jowicę, słuchajcie, z 24. Ja zawsze to mówiłem moim córkom, jak były młodsze, że kulturalny człowiek tak się zawsze zachowuje. No skromny jest, nie lubi pochwał i jeszcze się pyta o to, za co ja mogę podziękować. Słuchajcie, kochani, no gdyby nie wy, gdyby nie ci ludzie, to w ogóle już by Polski nie było, można powiedzieć. No, no taka jest prawda. Ludzie idą na rzeź i jeszcze nas ciągną. Dlatego, tak jak mówiłem, dzięki temu, że mnie poszukiwaliście, ja naprawdę, to był dla mnie taki kop. Nigdy nie brałem narkotyków, ale myślę, lepszy niż kokaina, naprawdę, nie wiem, nie mogę porównać, ale jak ja sobie pomyślałem, ludzie, to jednak ludzie mnie szukają, martwego obywatela w Polsce, pytają się, włącznie z takimi osobistościami, jak tutaj zgromadzone, jak wy, jak znamy Wojtek. Znamy się już 3 lata tak naprawdę, tak, wszyscy, nie? Tak, będzie, tak, znamy się 3 lata, tak mówi chłopak do dziewczyny, mówi, my się już 3 lata znamy, a ja jeszcze nie wiem, jak masz na imię, prawda? Na kolejnej randce. 2 lata, tak. I powiem wam, dzięki wam, to naprawdę, to był największy impuls, żeby dalej żyć. Ja 3 tygodnie nie jadłem. Nie będę mówił, w jakim stanie ja byłem. Ja przez tydzień się uczyłem chodzić praktycznie. Po tym, co mi zrobił pan Krzysztof Sokołowski, odbierając mi totalnie, wziął 6 tysięcy, okradł mnie, odebrał mi prawo pójścia do Strasburga. A kiedy to było? Umowę z nim podpisałem w październiku, termin miał do końca roku 2021 i termin na złożenie skargi do Strasburgu w moim imieniu miał do końca roku 2021. Nie złożył skargi, okłamał mnie, że złożył. W ogóle takie teksty człowieka jakiegoś niespełna rozumu mówił, proszę pana, proszę mnie nie naciskać, jak pan będzie naciskał, to ja w ogóle rzucę wszystko i się w Bieszczady wyprowadzę. Okazało się, nie ma prawa do wykonywania zawodu teraz, nie musiał tego prawa mieć. Czyli oszukał, że ma prawo do wykonywania zawodu? Nie wiem, ustalimy, pójdę do prokuratora, czy na moment podpisywania umowy miał, czy nie, natomiast on ode mnie dostał formularze do Strasburga podpisane in blanco przez Tomasza Stupnowicza jako osobę fizyczną i Tomasza Stupnowicza, prezesa spółki Hansa Brokers, która jest w zawieszeniu, bo została mi firma rozbita.
więc on nic nie potrzebował, więc on mnie potrójnie, można powiedzieć, okradł. To oszukał. On prowadził też sprawę Mariusza Racza, no nie? Co wtedy... Nie wiem, ja wiem, że są ludzie w Polsce... Nie do końca pomagał tam, ale wiem, że większość z tych pism, jednak większość z tych pism tworzył drugi adwokat, adwokat z Wrocławia, zaraz wam powiem, ale pomagał, doradzał. W każdym razie ważna rzecz. Możecie na Facebooku znaleźć grupę, do której ja też dołączyłem, o czym nie wiedziałem niestety, podpisując umowę, poszkodowani przez mecenasa Krzysztofa Sokołowskiego. Straszne rzeczy. Kobieta z Rzeszowa, mówi do mnie przez telefon, bo się skontaktowaliśmy, że dzwoniła do niego wieczorem, czy będzie następnego dnia w Rzeszowie na jej rozprawie. Nie wiem jakich, nie znam szczegółów. Tak, proszę panią, będę. Ona przychodzi do sądu, jest sama, przegrywa wszystko i mało zawału nie dostaje. Mówi, proszę pana, pozbawił mnie wszelkich praw, oszust, ciągle tłumaczy, że on ma piątkę dzieci. Ja nie wiem, co mnie to interesuje, piątkę dzieci, że rzuci wszystko i tak dalej. No jakiś po prostu patałach, niesamowity, oszust, złodziej. Przepraszam, Sokołowski chyba nie jest mecenasem. Jest. Był. Znaczy, nie wiadomo, czy jest właśnie, czy nie jest. Był adwokatem, ja mogę... Ktoś tutaj pisze właśnie. No chyba już nie jest, to prawda. Dobrze ktoś pisze. Dobrze ktoś pisze. Bardzo dobrze ktoś pisze. Nie wiem tylko od kiedy nie jest. Od kiedy nie jest. Od kiedy nie jest. Natomiast ja... Może ktoś napisze. Bardzo dobrze. Natomiast ja chciałem powiedzieć taką rzecz. No jego trzeba po prostu, no niestety też musi go spotkać wymiar sprawiedliwości, bo on jest tym, który właśnie współpracuje z bestiami. Po drugiej stronie. Wydawałoby się adwokat? Nie, oni też są w systemie. To jest klika. Urwa, urwie, urwie, ubanie, urwie. Tak się mówi, tak? Z tego co wiem, prezydent Potocki w tej chwili się odcina i bardzo żałuje, że z nim zrobił nagranie czy nagrania, bo też został wsadzony na minę. On ze mną też zrobił nagranie, biorąc ode mnie 6 tysięcy złotych, wrzucił na swój Instagram, jak to on będzie bronił praw martwego obywatela, jak to sprawiedliwości stanie się zadość, jak to wygramy wielkie pieniądze, po czym wsadził mnie na totalną minę, odebrał mi prawo bezpowrotnie skarżenia państwa polskiego do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. I teraz, co chciałem powiedzieć. Dziękuję wam jeszcze raz za wsparcie. Martwy obywatel będzie teraz jeździł po Polsce. Myślałem o pójściu do stacjonarnej, jakiejś zwykłej, normalnej pracy. Nie. Trzeba działać, trzeba. Będę drukował ulotki, mówcie mi, co mogę przekazać ludziom. Będę drukował ulotki, będę informował, będę przez te megafony, przez mikrofon głosił prawdę. Nawrócę jednego, też coś. I jest co, Marta, mamy jakąś informację? Jeszcze nie. Nie mamy jeszcze informacji. Nie, jeszcze nie. Czekam, będzie zaraz adwokat dzwonił, się dowiemy więcej. No, słuchajcie, to na razie nie mamy żadnej informacji. Ja zakończę transmisję. Jak będzie coś wiadomo, no to... Czy wysłać ci SMS-em? Połączymy się teraz na nowo. Pozdrawiam serdecznie. A bo prowadzisz, tak? Zjednoczone. Czy redakcja Rebel 24 jest gotowa? Dzień dobry, czy ja zostałam wywołana do tablicy? Tak, dzika owco. Czy wszystkie redakcje są gotowe? Yes, sir. Celinka, gdzie jest Celinka? Chodź do nas, bo ten. Bo. Słuchajcie, jest decyzja. Jak się ten pan nazywa, przypomnijcie? Konrad Gwoździewicz. Konrad Gwoździewicz. Mamy informację, że podjął decyzję w sprawie potencjalnego wstrzymania kary aresztu, którą sam zasądził bezprawnie, o czymśmy tak dużo mówili. Mamy decyzję, którą przekazano tylko mecenasowi Ludziakowi, tak jak pani prezes powiedziała. No niestety pan, w mojej ocenie, przestępca w todze tkwi w procederze przestępczym i podjął decyzję o niewstrzymywaniu kary, czyli Szczepan będzie siedział do czasu, kiedy w Krakowie nie zostanie to rozpatrzone. Weźcie, uciskacie Celinkę, bo to jest ten, no. Słuchajcie, ten osor, przepraszam, tu widzę, że słuszną linię ma władza, partia i dobre. Dobrze. Widzisz pan, jakie bezprawie, czegoż pan chronisz? Widzisz pan, nie? Widzisz pan, czego tu chronimy, jakie bandytyzmy? Kochani, ja myślę, że ten sędzia już tam wróci. Chodźcie. Kochani, to taka jest decyzja. Decyzja jest taka, że sędzia Gwoździewicz, tak? Tam dalej tkwi w swoim własnym życiu.
Do sędzi. Przedsiębiorca. Przepraszam, pracownicy. Panie redaktorze, zapraszamy pana tutaj. Tak. Bo pan nam ucieka, nie słyszymy, co pan mówi. Ja do widzów mówię. Każdy ma swoją redakcję i gada sobie do swoich. Ale ty masz informacje. A, ja jestem nośnikiem informacji, mówicie, tak? Telewizor mówił, że jestem nośnikiem, transmitorem wirusa, a wy mówicie, że informacji, tak? A gdzie nas prowadzisz? I kto ma rację? Ja tu po tą salę, żeby podzielić, usłyszał, co o nim myślimy. Tylko zajrzyj tam dalej jest. Myślę, że jest. Świeć się. Przepraszam. Mogę cię zaprosić tutaj na chwilę? Czyli do końca sprawy zostaje, tak? Nie. Do przesłania zażalenia do odpowiedniego nadrzędnego sądu. Wie pan co? Niewinny człowiek został zamknięty. Niewinny, tak. Nic tak, nie zrobił, został zamknięty człowiek. Na 10 dni przez sąd. Tak? I sąd, ten sam sąd podtrzymał tę decyzję. Zażalenie trafi do Krakowa, do Sądu Okręgowego i tam będzie rozpatrywane. Mają na to 7 dni. Prokurator chyba nakazał, nie? Nie, sędzia ukarał. Tak. Bezprawnie sędzia ukarał. Gdzie był również poinformowany o tym, że nagrywa swoją sprawę. Tak. Czyli nagrywał pan swoją sprawę, poinformował pana sędziego, a pan sędzia zastosował zatrzymanie 10 dni, tak? Tak, 10 dni. No, należy jeszcze tu przypomnieć, że ten pan nie był oskarżony w tej sprawie, tylko był oskarżycielem. No, tak robią. No i ile widzę słyszymy, nie? No, ale mówią, że Łukaszenka, że reżim, że do więzień aktywistów. A co robią tu? Potem tacy ludzie. Musimy dbać o to, żebyśmy byli bezpieczni. O takich sytuacjach, co się dzieje. A człowiekowi 10 dni zabrali, tak? I nie może pracować i nie może nic zrobić. Tak, 10 dni więzień. Nie ma sprawiedliwości, nie było i nie będzie. I to jest miasto Oświęcim, zaznaczam. Tak. Auschwitz. Tak. No, włodarze tego miasta, tak, włodarze to tak powiem, bo to takie troszkę jest ze średniowiecza, ale pasuje, że my są, jak się to mówi, gorszy sort, bo oni się uważają za włodarzy, wystarczy na Wikipedię wejść, co to jest, no to nazywają to miasto miastem pokoju. A prowadzą z Polakami mijamy. Wojnę na terenie Oświęcimia. Poprawia o wszystko. Coś się mijamy tutaj z tym. Co, i on nie chce wyjść stamtąd? No, to znaczy nie, jest przewieziony do aresztu. Ale sędzia? Nie, mówię. Ale sędzia nie chce wyjść, nie chce rozmawiać. Wadowica jest na najdłuższej ulicy, wie pani. Tam jak się na tą ulicę chodzi, to czasem może parę lat. Niech pani mi tak powie. Pani uważa, czy sędziowie powinni mieć immunitety, czy powinni odpowiadać nie tak jak powinni mieć. Nie powinni. Właśnie wszyscy tak uważamy. Absolutnie. To dlaczego nie chcą? Posłowie wszyscy. Posłowie tak samo. Może posłowie nie będę tak pokazywać samo buzi, jak pani nie chce. Proszę nie tak? Pokazywać. Nie pokazywać. Nie, dobrze, nie, przepraszam. No, troszkę się pokazało, ale to jest tak na dobrze. Dziękujemy pani bardzo za wsparcie, za zainteresowanie i na też sprawdzajcie dziękujemy takie różne media wolne. Też, uważajcie na swoje rodziny, tak, pilnujcie te rodziny, bo to idą ciężkie czasy.
Życzymy zdrowia Państwu. Bardzo fajni ludzie, Anetka. Tak? No tak, no bo wykazali zainteresowanie. Wykazali zainteresowanie, tak? Znaczy, no ja też starsi panią Państwo. Wszystko wytłumaczyłam, o co chodzi, dopiero potem stwierdzili, no rzeczywiście, bo mówi tak, bo pytamy się tu, a nam mówią, że to nie powinno ich interesować, bo to są sprawy. Tak. A kto pani to tak powiedział? No ochroniarz. Ja mówię, no to ochroniarza się nie pyta, bo on współpracuje ze sądem. To wiadomo, że nie powie to, co ma być, nie? Mhm. Dopiero trzeba zapytać tych ludzi, którzy tu się tą sprawą interesują. Nie? Rozumiem. Zauważyłaś, słuchajcie, czy jest szansa jakąś... Tu jest Polin, widziałaś to? Gdzie? No tu jest ten hotel, Polin. Co ty mówisz? No, ja tu zrobiłam zdjęcia. Chodź, bo pokażemy to widzom. Bo tu mówili o tym, nie? Były zdjęcia, ale gdzie ktoś mówi, powiedzieli, że to jest, wiesz, manipulacja. Słuchajcie, tu jest, widzisz? Słuchajcie, to hotel, aż niemożliwe. Popatrzcie się. Popatrzcie się. Polin. No to proszę, jest proszę czekać. Telefon 698 175 157. Hotel Polin. Od kiedy to jest, myślisz? No to już jest jakiś rok, bo to widziałam zdjęcia było na internecie. Słuchaj, ludzie są zszokowani, linki są, linki ludzi. To jest wielki szok. Anetka tutaj mówi, że to jest jakoś od roku. No, jakoś rok na pewno. Pawlo. Tomasz. Halo. Paulo, popatrz się. Tu jest Polin. A to jest chyba z kryminalnego. Pan. Ponoć to jest... Pan jest policjantem? Proszę, pan pyta. No, to jest od roku czasu, tak? Ta nazwa. Nie wiem, ja nie wiem. Niech pan blaszkę pokaże. Ale dziwne, te maseczki nie macie, to tak wygląda. Tak, w domu, oczywiście. Woździewicz, jesteś w Oświęcimiu zwykłą polityczną prostytutką w nadaniach PiS bandy. Pani jest z nami, tak? Pani jest z nami? Nie. Ja przyszłam zajrzeć, co się dzieje. Co się dzieje? Przeciwko temu, że został zatrzymany człowiek, nie był oskarżony. Nie był oskarżony. A przyjdzie czas rozliczeń. I rozliczymy ciebie, Kościewicz. Jestem mieszkańcem. Dobra. Też. Znaczy walczymy o bezprawie, tak? Ja wiem, o co walczycie. Bardzo zainteresowany. Wiem, bo Marka dobrze się tutaj jest, no to mówię, a mam chwilę czasu, kolejne. Ale nie dołączył pan tam do grupki. A pani co? No nie dołączyłem. Ja zawsze tak z boku stoję. Ja się nigdy nie trwam w tłumie. Jak pan myśli, jak długo będzie można z boku stać? Piękna pisa. Miesiąc po samej krainie, tak szczęśliwa w swej rodzinie. Dziś nieważne miasto, wioska, wysoka w małym cała Polska. Polskie dziecko do was woła, żeby Polska była Polska. Obcy nacje, każdy ciska na współpracę.
Po drugiej stronie Polin House. Tak. To jest ten budynek tutaj, żółty. Która jest godzina w ogóle, bo szczęśliwi czasu nie mierzą. To co? Jest komuną! Jest komuną! Jest komuną! Res komuną! Jedziemy, tak? Areszt w Wadowicach czy jak? Aha, Marku, gdzie? Areszt w Wadowicach. Dobra. Chodźcie, jakieś zdjęcia się zaśniemy. Celinka, jedziesz ze mną? Z Kasią, ale mogę jechać z tobą. Chodź ze mną. Dobra, słuchajcie, ja na tą chwilę kończę transmisję. Jedziemy w następne miejsce. Chodźcie jeszcze. Pozdrawiam serdecznie, później będzie nowa transmisja. Jeszcze raz. My mamy te rzeczy ze sobą, tylko talonu nie mamy. Ogarniemy ten talon? Czyli co, domofonik w poczekalni czekać, tak? Tak, widzę dwie. To bardzo proszę, w takim razie czekamy na informację. No, już masz. Aha, tu jest. Czy my możemy wejść z tobą? Czyli już poczekajmy. Słuchaj, tu ma zadzwonić. A co załatwiłem? Normalnie jak się przynosi ubrania. Mogę. Nagrywasz? Tak. No, normalnie jak się przynosi ubrania, to oni tak ubrań sobie nie przyjmą, nie? Oni muszą wydać taki talon na odzież i ten talon trzeba przekazać, w jaki sposób musi się wydobyć do ciebie. I wtedy jak masz ten talon, no to z tym talonem przychodzisz i z tymi ubraniami. No. Martusiu, halo? Aha. Może no, to nie. Pani redaktor, tu wiesz, nagrywasz. Ale to może ja mam wyjść? Nie, już nagrywasz, no to już, czemu? Byśmy poinformowali. Aha. No tośmy w tej chwili poprosili po prostu, żeby ten talon zorganizować, wiesz.
Tak, czekamy. Jak zapamiętacie talon, tutaj to się chyba rozmiecona myśli na talonie, więc przygotuję, jakie tam rzeczy masz na niego, czy tam spodnie, czy... Dobrze, wyłączę jeszcze. Jeszcze, żeby mieć pozwolenie, mam włączyć? Ja jeżeli chodzi o pozwolenie, to trzeba do prokuratora, nie? Nie, jeżeli chodzi o pozwolenie, to nie, oczywiście, że nie. Może są te rzeczy zajdę już do auta, tak? Słuchajcie, ktoś musi pilnować samochodu, bo będą ja będę pilnować, no dobrze. A ja będę też robić materię. Słuchajcie, ja tutaj jestem teraz od tego, żeby pilnować gramofonu i jesteśmy w areszcie śledczym. Dziękuję za wsparcie. Ktoś tu pisze? Witam Regina. Dziękuję bardzo Marzenko. Murem zaszczepany, tak. Czekamy, bo musimy tutaj dostarczyć rzeczy. Jeśli chodzi o to, żeby cokolwiek kupić, to trzeba wpłacić pieniążki. Także chcemy to zrobić. Panie Piotrze, historia jest podana w poprzednim live'ie, ale powiem tylko tyle, że był na sprawie sądowej, niejako oskarżony i został zatrzymany na 10 dni z racji tego, że nagrywał sprawę swoją, czyli włączył relacji, o której owszem poinformował. Dziękuję bardzo. Tak, za to, że nagrywał. Słuchajcie, najgorsze jest to, że pan sędzia również nie miał maski. Nikt nie dzwonił? Nie, właśnie czekam cały czas. Dziękuję bardzo. Czy mają wszyscy kciuki tutaj? Czekajcie tam, żeby mu przypał nie narobić, bo to słyszysz, Armand, bo tutaj są pewne zasady, kurde, jak ktoś tak drze mordę pod tym, to też można przypał zrobić jeszcze panowi. Także czekajcie tam na mnie, ja wam zaraz wszystko powiem, co i ja. No też tak uważam, żeby nie krzyczeć tutaj. Dobra. Ale jak zapłać kurde. Celinka, Celinko, jestem. Jak będzie dzwonek, to co mam mówić? Nie, jeszcze nie ma, ale jak nie, będzie. Oni mają dopiero wydać zgodę, miał się informować z kimś tam, wiesz, wyżej. Aha, no to nie wiem, czy mam wołać, czy mam no, coś. No nie, Kasia weźmie tylko zaparkowała samochód i już tu idzie z tymi rzeczami. No bo nie wiem, czy mam coś mówić. To nie wiem, gdzie to, czy nas gdzieś pokierują, czy co. Ciepło jest na słonku. Gdzie? W słonku. No, tak. No, ale... Dobrze mówię, żeby przypał. Wszyscy tu piszą, mówię za Szczepanem, wspierają także pozytywnie. No tak, słuchajcie, bo jest niewinnie zamknięty. Bo on miał sprawę, w ogóle on miał sprawę. Poświęcił, ale nie był oskarżony. Ja nie wiem, co się. Nie, on nie był oskarżony. Tyle tych spraw miał, chyba nie. 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 Na tej sprawie nie był oskarżony. Muszę się Martę poinformować. No, jest nagrane na poprzednim live, także. Halo? Nie, dobra, wszedł dopiero. Mamy tutaj rzeczy. Tak? Tak. Co gadałaś z nim? Gadałam. Nie chcę, co do mnie zadzwoniłam, ale to już się tam rozłączyłam. Ale też to było.
Słuchajcie, no wszyscy przyjechali, oczywiście. Dostaliśmy takie informacje od sędziego. Mogę nagrywać, przepraszam? Tak. Dostaliśmy takie, już Marek też wie, że to sędzia, który ma no, już dosyć długą historię odnośnie tego jego procedowania, że jest dosyć stronniczy, tak? Dostaliśmy takie informacje, Marku, ty też chyba dostałeś? Tak. Rozwoiły no, się redakcyjne telefony i maile. Informacyjnie po prostu, że prowadził sprawy, no... Niekorzystnie, bardzo gdzieś tam naruszyło te prawa. Tak więc będziemy badać tą sprawę, będziemy pokazywać dalej. No. Na razie czekamy po prostu, żeby przekazać. Koni, się... tu jest domofon, z którego to rozlegną się dźwięki informacyjne na temat tego, w jaki sposób przekazać paczkę odzieżową do Szczepana. Kochani, kilka informacji technicznych. Skoro mamy taką sytuację, telewizja czujny bawi, uczy, więc teraz trochę pouczy. Jakby się nam trafiło, zdarzyło trafić do więzienia. Jak widzicie, wcale nie trzeba być oskarżonym, wystarczy być poszkodowanym, żeby trafić na przykład do 10 dni do aresztu. Wiedzcie o tym, żeby rodziny same z siebie nie przynosiły ubrania tak od razu, ponieważ ich nie przyjmą. Biurokracja więzienna nakazuje to, że to osadzony ma najpierw się postarać o talon. Tak, talon, kochani, się nazywa coś takiego jak talon odzieżowy, tam jest wypisane, czy może dostać tam, nie wiem, jedne spodnie, dwa razy... Bieliznę jeszcze, tak, skarpetki. Szczoteczkę już nie wiem, czy właśnie dostaniemy na talon, chyba nie. W każdym razie Paweł Dankiewicz był w miejscu odosobnienia. Myślałeś, że się tak zamknął, ale wybył ręce. Był bez ochrony. No więc kochani, musicie mieć talon. My o tym wiemy, dlatego tutaj poprosiliśmy uprzejmie administrację więzienną, żeby taki talon zorganizowała dla Szczepana. No i oczywiście tutaj rodzina czeka w poczekalni więziennej, ponieważ nie wiem, czy dzisiaj są, kiedy są terminy widzeń. Terminy przychodzenia widzeń. O, jak świetnie! O, mamy tak, czwartek, sobota, oj, niedziela, która jest godzina? I świąteczna. 12.30, tymczasowe aresztowanie. Proszę zrobić zdjęcie. No, zróbcie tego zdjęcia. No niestety, gdybyśmy przyjechali Celina wcześniej, byś mogła próbować wejść na widzenie. No bo dzisiaj były widzenia, czwartek, kazanie. Tak, numerek masz, nie? A tu masz Jowiska, zrób screena. Kara aresztu nie jest skazany. To jest kara aresztu, czyli i karany. Czyli karany. To jest kara aresztu, nie tymczasowy aresztu. Tak, to jest kara aresztu, czyli już jako karany. Właśnie Celina, bo Szczepan jest karany i dostanie pod grupę... Nie jest karany. No ale jako kara jest karany. To przypuszczalnie on może tam dostać reliki więzienne i tam niewiele z tych rzeczy do niego dotrze. I taką kulę do przyznam się, że nie wiem, kochani... Dlaczego no, zgadłem? Pierwszy raz przecież. Konsultowaliśmy z wieloma prawnikami tą sprawę. Nikomu się nie przydarzyło, żeby sędzia poszkodowanemu wybawił 10 dni aresztu za to, że chciał nagrać wyrok, orzeczenie wyroku, tak? Więc generalnie rzecz biorąc, to jest sytuacja dla nas wszystkich nowa. Ja nawet nie wiem, jak taką osobę się traktuje w zakładzie karnym, czy jako skazaną, czy jako tymczasowo aresztowaną. Wszystkiego się dowiemy. Marek, nowa odmiana pomroczności. Tak. Kochani, bo tam coś się dzieje na zewnątrz, czy ja tam idę? Cofnij sobie i tak wieś
cię. Słuchaj, a może pod okna podejdziemy gdzieś tam? Sąd jest, nie? A gdzie osadzeni z tyłu? Osadzeni z tyłu siedzą? Można tam wejść zobaczyć? Można tam wejść zobaczyć? Nie masz to wyjść, takim bokserem wstydzi się ciebie kraj. Posłuchaj chłopcze, co ci dziś powiem. Tyś nie policjant, tyś jest domowiec. Tarczyli pałki i butle z gazem. Wstydzi się ciebie kraj. Możesz mnie zgarnąć, możesz zwołować. Za kilka lat będziesz żałować. Tę władzę twoja chroniła tarcza. Wstydzi się ciebie kraj. Więc nie dziw się, a w UDP, czy twoja matka już o tym wie, że bijesz dzisiaj inne kobiety? Wstydzi się ciebie kraj. Czy wiesz, jakim się niesie ciekiem ten moment, kiedy łamiesz mi rękę? Dobra dziewczyna przejrzała z muru. Wstydzi się ciebie kraj. Proszę? Idziemy tam od drugiej strony, Marek mówił, żeby też podjechał tym karawanem tam. Dobrze. Wiedzą. Aha, wiedzą. Zaproście samochód. Co? Trzeba zaprosić muzycznie. Co zrobić? Żeby samochód podjechał z tą muzyką. Ale proszę mnie. Mówię, nie, nie, otworzymy sobie. Wszędzie WC tutaj jest obozowi. O kurde. Patrzcie się. Chodnikiem, dobra. Powiedz, żeby objechał drugą stroną. Wiedzą, przepraszam. Aha, okej. Okay. Czekajcie, bo coś tu piszą. Co chodzi?
Jowitko, czy jesteś ze mną? Szczepan. Jesteśmy, Szczepan, z tobą! Trzymaj się! Zatrzymajcie ruch. Jowitka, słyszymy Szczepana, tylko zakłócają nam samochody. Zażalenie złożone! Proszę się! Szczepan! Szczepan, poczuj się! Słuchaj, masz złożone zażalenie! Ta kurwa to zażalenie nie uchyliła, także z tydzień posiedzisz! Odpocznie! Niestety z tydzień posiedzisz, bo ta kurwa dalej tkwi w przestępczym procederze! Ten sędzia Sven! Żona się cieszy! Tak do domu nie przyjeżdżałeś. Nie musisz odpowiadać. Dokładnie. Dobrze, że tam pojedz. Ale nie dobrze. Wyjątkowo mu pozwalam za moje podatki jeść. Nie, znowu będzie taka chyba cisza. Czekajcie, przybliżymy. Może kogoś zobaczymy. Jest nam trochę tutaj! Przyjechaliśmy do ciebie! Specjalnie dla ciebie! Czekaj, coś tu piszę, tylko nie wiem co. O Jezu, jakie długie. Jest nas wielu! Będzie więcej! Jest nas wielu! Będzie więcej! Jest nas wielu! Będzie więcej! Jeśli sprawa jest jawna, to nie możesz od tak sobie wbić z ulicy i nagrywać coś, co ci podoba. Zamówiłem ci kaczkę z jabłkami na obiad! Nawet jeśli rozprawa jest jawna, to nie możesz od tak sobie bić z ulicy i nagrywać coś. Każdy ma możliwość wejścia, nawet osoba, której nie dotyczy rozprawa. Nie jedz parówek, pamiętaj! Może wejść jako publiczność, bo przecież mamy publiczność w polskim prawie, tak? Proszę powiedzieć. No tak jak mówiłam, no, jest możliwość uczestniczenia publiczności, nawet osoby niezwiązane ze sprawą, tak więc tutaj sprawa możemy jest tu jawna. Protestować. Słucham? My możemy tu stać i... Parówki są z glifosatem! Pamiętaj! Tak, tutaj spontaniczne, wiesz, zgromadzenie, tak? My spontanicznie się tutaj znaleźliśmy. Znaczy, słuchajcie, jak już wiedzą, że my jesteśmy, to oni szybko wiedzą, w której celi, także tam już gad jest, jest kilka już on no, nas nie potrzebuje. To już mówię na tyle. Ja możemy z drugiej strony. Nie, bo on jest z tej strony. Nie, bo on jest z tej strony. Ale może będzie lepiej słychać, bo tam jest ciszej. Tam jest głębiej. Nie będzie lepiej słychać, bo to są jeszcze warsztaty. To jest kolejny budynek, który nas przesłał. Zawsze możemy wyjść jako służba zdrowia. Nie, może. Celina jest z nami! Aha, no to dobra, to chodźmy. To chodźmy. Dzięki za to. Jesteśmy z tobą! Szczepan, jesteśmy z tobą! Jesteśmy z tobą! Szczepan, jesteśmy z tobą!
jesteśmy z tobą. Tak, tak. Widzę, żeby nie przejść. Powoli chciałabym zmienić. Żeby na właśnie tak się patrzę, bo myślałam, że na obcasach masz buty. Nie, znaczy tak troszeczkę wyższe są, nie? No. Dzisiaj, tak. Przydaje się im nudzić się będzie. Ja tam ten współtowarzyszy pomyślą, co to jest za celebryta. Że to takie akcje. Aktor. O, coś się tam... O, policja. Kto robi? Aha. Aresztowany? O, dziękuję panu bardzo, że w końcu mi ktoś nic nie zaraził. Ale jest to aresztowanie. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Proszę się panią schronić na 1,5 metra minimum. W tym momencie pani będzie wydarzenie czynności, proszę panią. Ja powiem tylko raz, żeby później nie było zdziwienia. Tak? Nie stosowanie się do moich poleceń, proszę panią. Ale to pani zagraża. Ale ja panią informuję. Pan mi zagraża, bo pan przesuwa. Pani zagraża? Okay. Dobrze. W tym momencie. Stoi pani sobie? Kazuje mi się pan odsunąć, ja sam się bardzo panu się nie przybliża. Bardzo się cieszę. Pan idzie... No patrzcie, no on się odsuwa, bo pan się do mnie przybliża. I mówi, że 1,5 metra mam stanąć od niego. I tak szedł i no, rękoma idzie, jeszcze. No. Proszę wymaguje. Pana, Niemcze metrówki mają tu sobie policja. Ja mam metr w aucie ten budowlany. No to mówię, no to trzeba odłożyć tu. Czy tak ciepło w głowie już? Oho. Anetko, ty na pierwszej linii. Następny się ja jadę. Jak najbardziej państwo możecie być, tylko troszeczkę mi tu przestrzeni zachować, dobrze? Bardzo. Ale my tu mamy świeże. My nie atakujemy policji, tak jak policja atakuje ludzi. Ja tyle rodziny zrobię, uratowałem, a pan tutaj teraz segregujesz? To pan nie wie, że na mocy nielegalnego rozporządzenia zniesiono im obowiązek tamtego nielegalnego rozporządzenia? No. Ja ich uratowałem z wojny. A wy dalej nas gnębcie na każdym kroku. Panie policjancie, na szczęście... A potem będziesz miał z Ukraińcem do czynienia. Idź tam, to wyszło. Wszystko w porządku? Tak, no nie wpuszczę, nie ma żadnego widzenia, mogę się dopiero umówić. Co się dopiero? Ale umówić przez kogo? Tutaj zadzwonić, umówić się, no ewentualnie na niedzielę, no ale mówi, że... Czy dzisiaj nie? Nie, dzisiaj nie, dzisiaj jest to zapełnione. Słyszeliśmy jeszcze pana. Tak? Tak. Siedzi po tej stronie, tak bardziej, tylko że tutaj nie zobaczy. Tak, tak, tak. A bo tu jest mur. Ciężko słuchać, bo wiesz, auta przejeżdżały, nie? No. Czekaj, bo teraz musimy ratować kolegę. A co mu robią? Spokojnie, nie wiem. Właśnie sprawdzają, no normalnie, on na pewno przyzwyczajony do tego. Spokój, tylko na oczywiście. Jak to co? Największy spokój. Przyjechali gnębić Polaków znowu. Ona się pyta, co mu robią. Jak to co? Gnębionko, żebry, 20 zł. A czy tego, co mają na pasę, też jest.
Dzieje się krzywda? Nie. Jest dobrze. Tak? Panowie są grzeczni? Bardzo. To dobrze. Zamaskowano, niebezpieczną. Przeważnie zamaskowani to byli... Cześć. Nic, kontrola. Według definicji. Proszę. Proszę bardzo. Jakby to trumnę przebudziły. Co powiedzieli w zgłoszeniu, że co się dzieje? Że albo legitymować. Przestań, bo tam jest. Tam jest. A ten covidowy ma paszport? Nie, ale jest ozdrowieńcem. No bo jakby miał pozytywny, to wiesz, to uznałbym się. Ozdrowienie specyficzne. A na co czekamy? Jaki status ma? Na sprawdzenie. Tutaj. Ja mam dużo mandatów. Widzę, że to nie drogówka, tak? Życie mam bogate. I zdaje się, że na wracanie... Podejrzewam, gdyby pan poznał historię twoją, to może by puścił. No, przyznam się, że nie ja jestem przedmiotem interwencji, więc nie chcę się tu wcinać, ale zdaje się, że nie ma czegoś takiego kontrolnego. Ja ci powiem, jaka jest podstawa. No właśnie. Telefon, proszę gnębić Polaków. Taka jest podstawa. Taka jest podstawa. Taka jest podstawa. Jest grupa Polaków do gnębienia. Tak, to jechać pognębić. Dokładnie. Taki był rozkaz? Pan wiedzie takie tu. Ci się nie przyzna. I co ty to wiesz? Jeszcze pan słyszał nas? Nie wiem, była wam przedkładałam. Spotkałaś się z nim? Nie wiem. Ale pan nie słucha, wiesz? Tak, była w celi na widzeniu. Nie, no nie wiem, no pytam. Ale obiad z tego pozytywnie muszą się wieść, bo już jesteś postawiony. Słuchaj, jak będziemy... Lusia, ty znasz góralski jest? Nie, kochana, tak? Jak będziemy jechać, to weźmiemy sesji do ciebie? No pewnie. Dobrze. Ironia fajna, ale nie trafiona. No. Na sytuacjach takich, że trzeba kolegę wspomóc, a tam, gdzie jest robota, to się nie widzi tego. W jednym momencie wyjść, usiąść w samochodzie i siedzieć. Ja wam proponuję jechać tam na wschód. Tam będziecie mieć tyle roboty, że szok. Tak, tam no. Wirusa nie ma. A słyszeliście, co się dzieje na granicy? Ale pani też tam może jechać. Ale nie byliśmy. Przeszło przez granicę. Jak to było zorganizowane? Autokary po prostu tak jak tam jest cały dworzec. Tam jest cały dworzec pełny w Przemyślu i nikt tam maski nie nosi. Ja nie filmuję pana. Ja nie filmuję. Nikt tam maski nie nosi. Weźmie pani jeszcze 10 osób, wszyscy na razek będziecie krzyczeć. Proszę pana, naprawdę lepiej się rozmawia. Ja wiem, co się dzieje na granicy. A w tego jest lepszy student, wie pan? Pokazane jest z innej strony. My sobie gadamy, znaczy, my sobie robimy. To na pewno nie. Dziennikarska interwencja jest na każdym kroku, a wy sobie z tego i tak nic nie robicie. Na pewno w tym momencie to nie zmienimy. Ale wie pan, co jest fajne? Ja panu coś powiem ciekawego. Jest takie stowarzyszenie Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń. Tak. Nie słyszałem. Bo chciałabym, żeby przyszłe pokolenia pracowały i broniły, tak jak strażacy. Już o policjantach nie mówię, bo niestety to jest ciężko was w tym momencie bronić, ale żołnierzy bronię i w żołnierzy wierzę. Żołnierze zawsze byli po stronie narodu. Policja, nie wiem, czy kiedykolwiek... Pani polemika, chyba nie oczekuje pani, że będę w taką polemikę teraz z panią tutaj wchodził, nie? Nie, ja rozumiem, tylko panu daję rozumiem, informację, że jest takie stowarzyszenie rozumiem. I mam nadzieję, że ludzie, którzy mają honor i którzy chcą strzec bezpieczeństwa naszego... Rozumiem, w 100% mam pani... Mam nadzieję, że wesprą to stowarzyszenie i być może jeszcze za przyszłych pokoleniach będzie coś takiego jak żołnierz, jak strażak. Rozumiem panią. Zdaję sobie sprawę z tego. Bo policjant, no niestety, ciężko jest, żebyście odzyskali honor. Bardzo ciężko. Ale kraj jest zawsze dobrze zorganizowana. Ale nie, proszę sobie, w internecie. Poczytać. Nie, proszę poczytać. Ale żeby pan widział stronę. Ale nie podobajcie się. No, panie policjancie. A jak, a na jaką stronę pan wejdzie? W internecie. Jak pan nie wie? Przecież no na jaką pan stronę? Znajdę sobie. Proszę się nie umiem korzystać z internetu. Jeszcze... Ale warto poczytać, naprawdę, warto. No ja wiem, że wam na czytać warto, ma pani rację. Jeszcze może... Warto się zapoznać. Ale to nie są korzyści myślę, majątkowe. Myślę, że ta polemika jest... Edukacja. Myślę, że ta polemika jest całkowicie zbędna. Zdaję sobie sprawę z... Czym była policja na początku? Policja została powołana po to, żeby bronić przedsiębiorców. Nie da mi pani dokończyć, myślę, że to bez sensu. No nie, no bo akurat pana zdanie w tym momencie... No ale proszę panią, chce pani ze mną rozmawiać, wypowiadając tylko swoje zdanie.
Nie, ja chcę panu powiedzieć, rozmowa. Czym jest policja. To nie jest rozmowa, to jest narzucenie na drugą osobę swojej kwestii i tyle. Ale myślę, że w tym momencie jest to zbędne. Ale nie jest zbędne, bo rozmawiamy dla mnie z panem. W tym momencie jako... jest zbędne. Ale dla mnie nie. Zdaję sobie z pani. Chcę skorzystać z tej rozmowy, chcę przekazać informację od pana. Sobie. Ja nie jestem osobą upoważnioną do tego, żeby udzielać pani takiej informacji. Ale niech pan zrozumie. Ja rozumiem. Policja została powołana po to, żeby bronić przedsiębiorców. Tak jak powiedziałem. Teraz stała się aparatem. Ta polemika całkowicie jest zbędna. Jesteśmy gnębieni przez... Dlatego szukam rozwiązania. Jesteśmy przez was też gnębieni od dwóch lat. W tym momencie szukam rozwiązania. Przez nas jest pan rozwiązania? Przeze mnie szczególnie. Nie, pan jest jak najbardziej miły, ale pana koledzy, pana kolega przed chwilą, moją koleżankę... Myślę, że na pewno uda się jeszcze zorganizować... Jeszcze zamiast lepszy materiał. Wy szukać rozwiązania, będzie, to my tego rozwiązania musimy szukać. I dzięki temu powstało stowarzyszenie Bronimy Mundur na przyszły rok. Jeszcze jedno spotkanie, miłego tutaj dnia. Będziemy. No to parę razy może tak się spotkamy. O, no bardzo chętnie z panią porozmawiam. Do widzenia. Żeby pan nie myślał, nie bronimy waszego munduru. Proszę? Nie bronimy waszego munduru. A może pani bronić, którego pani chce? My bronimy munduru jako symbolu. Może pani, bo wy może zostaliście powołani do tego, żeby są żołnierze, którzy są honorowi i którzy chcą, żeby żołnierze w przyszłych pokoleniach spełniali swoją rolę. Zostaliście powołani do służby. No żartuję. Bo to zaraz podejdę. Co? Aha, bo ty rozmawiasz, ja odejdę, żeby nikt nie słuchał. No dobra, no to słuchajcie, kończymy tą relację. Zbieramy się. Jeśli chodzi o widzenie, to ty musisz sobie tu przyjechać, zadzwonić. Zadzwonić. No, no to na tyle. Anetka, coś do widzów jeszcze? Rebel 24? No co mam powiedzieć? No myśleliśmy, że po prostu, że wyjdzie dzisiaj, nie? No, ale... No byle, żeby nikt tu nie trafił, nie? Dobra. Dobra, to dziękujemy bardzo za pozytywne komentarze. Później się zapoznam z nimi. Życzymy miłego dnia i czekamy na wyjście Szczepana. Pozdrawiam. O, jeszcze może to, poczekajmy. Jeszcze panowie odjeżdżają. Może na koniec jakaś piosenka? Na koniec jakaś piosenka? Na koniec jakaś piosenka? Coś spokojnego, fajnego. O! Akcentem zakończymy. Oni są tam w środku, widziałam, jakąś tam maskę miał. Czy więźniowie nie muszą jakieś maski? Aha, a to nie są więźniowie. Nie? To jest... Czekaj, Marka zapytał. Marek! Słuchajcie, bo tam są ludzie w masce, słyszysz tam? Tam, widziałam, są tam w masce. Wszyscy w masce. Teraz na przykład więźniowie... Nagrywa telefony. Pomachajcie mu, kurwa. Paciu loku, kurwa, jeden z drugim. Ale to są tam więźniowie. Nagrywają telefonem, czy co? No to dobra, ja kończę relację. Miłego dnia. Czekaj, to z Rebel, tak? Tak. Kochani, kończymy relację na Rebel 24. Dziękujemy wam, że byliście razem z nami. To było niewiekopomne wydarzenie. Poszkodowany za to, że chciał nagrać treść orzeczenia w jego sprawie. Dla swojego bezpieczeństwa trafił na 10 dni do aresztu, do zakładu karnego. To jest spektakularna sprawa, natomiast reżim musi się nauczyć, że jeżeli któregokolwiek z nas tkną w tak bezprawny sposób, na pewno inna część tego reżimu o tym się dowie i usłyszy, ponieważ Szczepan nie jest sam, każdy z nas nie jest sam.
zjednoczeni, naprawdę jesteśmy silniejsi. Tą relację dla was, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, tą relację dla kanału Rebel24 zakończył Marek Marecki-Majcher. Do zobaczenia. No i co? Zabrałeś mi redakcję. Game over. 6 maja. Tylko jeden jest dobry. Przepraszam, co się dzieje? No właśnie. Ale jaką oglądamy? Panie. Co pan? Pan wierzy w cyber Facebooka, naprawdę? Ja wiem. No to widzisz. Zaczął pan wierzyć. Ja panu powiem tak, wszystkie ostatnie materiały. Wojtek, auto otwarte? Oj, no. Ładnie. Nie trzeba mnie zakuwać w kajdanki w razie czego. Ja mam takiego zamiaru. Podejdziemy się najwyżej tutaj do bramy od razu i tyle. Nie zakuwacie mi przypadkiem kajdanki, bo jestem biedny, chory, mogę stać się agresywny. A tak to sobie spokojnie pogadamy. Powiem wam tak, na fejsie, jak prowadzisz fanpage'a? Prowadzisz kiedyś fanpage'a? Nie. Słuchaj, jest coś takiego, nie? Spróbuj, nie? Wam właśnie prowadzą, nie? Psy dają głos taki fanpage. Tak, kłócimy się, napieprzamy się z tym Pawełem strasznie, bo bzdury takie przypowam. Robią. W ogóle bezprawny przypowam robią. Na waszym miejscu namierzyłbym tego. Psy dają głos, taki fanpage jest, nie? On jest, i on niby. On jest z wydziałka Zupola. Tak? Ten no, to za chwilę no, wszyscy wejdziecie mi na głowę. No. Słuchajcie, bo nie wiem, jest jakaś legitymują marka. Film dotarł tam do 3000 osób. Że w ogóle tam przemknął im przed oczami, co taka jest informacja niby. A wyświetleń ma 10 tysięcy, a do 3 tysięcy dotarł. Także te cyferki facebookowe, to one też służą tego, czemu? Żebyście wy na przykład myśleli, o, że teraz czujny nie ma lajków i serduszek, o, ma 3 razy mniej niż było, nie? O, czujny się kończy, takie się, nie, zostaje? A tu gówno prawda, bo ludzie się zgłaszają, że wciskają, a i to wyciska. No bo, nie, powiem panu szczerze, że gdybym był zwykłym sobie tam jakimś tam łebkiem, to byście ze mną nie gadali, na ziemię, kajdanki, komisariat, dołek. Na następny dzień byście mnie puścili. I bym podpisał ten papierek. To wiemy, to wszyscy wiemy, to Jowicie dam. Nie wiem, dlaczego ma pan takie doświadczenie. No tak, nie mam doświadczenia, popatrz pan. Nie, Jowicie. A widzi pana, ja pracuję troszkę w policji i takich doświadczeń nie mam. Tak? Nikogo pan nie wziął na dołek w sytuacji, kiedy trzeba było ustalić dalej? No, ale nie tak, jak pan to teraz powiedział. Aha, czyli wziął pan na dołek, nie, tylko bez brutalizacji. No, okej. Okay. Dobra, w porządku. No. Jak pan chce, tak mówię. Każde moje słowo można obrócić pod siebie. A popatrz pan, jaki ten system jest głupi. Jestem dziennikarzem, jeżdżę po całej Polsce. Tysiące razy powiedziałem, że jeżeli jest do mnie jakiś problem, pan mecenas Jacek Ludziak, plac magistracki 3A, Wałbrzych 58300, tak? Mówię to, powtarzam. Oni wszyscy o tym wiedzą, ale tworzą jakąś biurokrację, żebyście przyszli tutaj i marnowali swój czas, tak? No. Ale w sądzie w Żywcu, to nie opodal tutaj, nie? Ostatnio byliśmy. Też wchodzę na salę, też jest akcja, wychodzę, pan jest poszukiwany. Ale jak pan wie, nie? No, i wie pan, o co chodziło? Dokładnie to samo. Jestem, powiem panu szczerze, ja się jeszcze zastanawiam, czy to ten sam sąd nie rozpuścił to po was. Tamci już dawno to załatwili, a wy dalej tu jesteście. Może nie. Każdy sąd, jak uzyska taką informację, nie wysyła do wszystkich sądów w Europie takiej informacji, gdzie pan to odbiera tę korespondencję. Pytanko, dlaczego się wrócili i dlaczego nie ponoć powzięli informację, tak? Że jestem poszukiwany celem ustalenia mojego miejsca pobytu. Ptaszki to przyniosły? Który to już raz z kolei? Taki wersji. A nie możesz to się rozejść po kościach? Dręczone. Nie, ja mam nadzieję, że albo za chwilę napiszemy to pismo, albo pan przyjdzie z tego komputerka i mnie zaprowadzą tutaj na przykład. A czemu nie? To my stąd już nie wyjedziemy. Proszę? To my stąd już nie wyjedziemy. Oczywiście. No, więc może być spoko. Czyli wasi dowódcy oglądają czujnego, nie? I wiedzą, gdzie się porusza. I dlatego to was przysłali. No, ciężko jest mi udzielić odpowiedzi na to pytanie. Ale jaki zamiar mają panowie? Jakżeście powzięli informację, że ta osoba, konkretnie ta osoba, że jest poszukiwana celem ustalenia miejsca pobytu i kurczę, takie czarmary i pach, trafiony, zatopiony, akurat się w Wadowicach znalazł i akurat lecicie, tak? No skąd pan to nam tutaj wyszło? No? Oglądają Facebooka, zadzwonili, czy przypadkiem. A może ktoś zadzwonił? To tak, pana nie lubi. No cóż, ciężko. A, no właśnie. Ja panu takiej informacji. Nie może pan udzielić, bo to są działania operacyjne policji. To widzi, ale widzi pan logikę? Ktoś mnie poszukuje, żeby celem mnie ustalić, gdzie jestem, tak?
A ja co drugi dzień mówię, gdzie jestem, nawet podpisuję. Co drugi dzień? Do tego stopnia, że nie wnikając w wasze operacyjne tam zdolności, nie? Dobra. I jakby pan, co w związku z tym na przykład taki sędzia, co prowadzi postępowanie, miałby zrobić? Co? Taki sędzia? Znaczy na jego miejsce przestrzeni w łeb najlepiej, no nie? No tak w ogóle, bo z góry zakładam, że każdy sędzia jest zdestępcą. Żeby nie było cyrku, jesteś dzisiaj umówiony z Jowitą i mam przekazać panu, żeby opuścili teren i żeby cię wypuścili. Pani redaktor Sylwia? Na Ukrainie. Tam jest wasze miejsce. Tak jest. A co chłopaki myślicie na temat tego, że tak opalili się ci Ukraińcy i... łapać bandytów. I myśli pan naprawdę, że po tym porozmawiamy. Proszę? A, za dużo kamer, dobra. Dobra, ale czemu my stoimy? Tam pan tworzy kartkę? Ten pan tworzy kartkę, czy czemu ja tu stoję? Bateria padła. Czy nie chciał pan z nami podejść, chciał pan stać tutaj. Aha, czy pan, ale pan przynosi kartkę z długopisem? Może pani naczelnik, ja przekazałam taką informację. No, mamy takie a macie druki specjalne? Świetnie. Nie wiemy, Marek jest ponoć poszukiwany. A do ustalenia miejsca pobytu, czyli to samo co w Żywcu. W Żywcu już pan też sporządzał. Tak, tak. I wie pan co? Jestem mile zaskoczony po raz drugi. Pochwalę was, ponieważ... Bardzo po raz drugi. Też bardzo przyjemnie się z panem rozmawiać. Ponieważ panią powiem wam, dobrze. Że zawsze, kiedy byłem poszukiwany do ustalenia miejsca... Proszę pana, zawsze... z nami wszystkimi jest sympatycznie rozmawiać. Pani redaktor Sylwia, pani redaktor Lusia. O, tu was, zwłaszcza pani redaktor Lusia ostatnio tak na pierwszym froncie bojowym tam... Nieprawda. No, dobra, na drugim. No. O. O, jaka kultura. Jest okej, no. Nie, w porządku. Panie szanowny. Nie wiem, czy pan chce przy wszystkich rzeczywiście oczywiście mówić. Oczywiście, wszystko, wie pan, wie pan co, my jesteśmy jedną wielką rodziną. Bardzo mnie to cieszy. Ugryzę się w język. Razem jemy, pijemy. Tak, dla pana są dwa oświadczenia. Jest na nich wypisane pan, że jestem poszukiwany dokładna. Przez prokuraturę rejonową Legionowo. Przez Legionowo, jestem prokuratura rejonowa Legionowo. Numer dokumentu. Numer dokumentu, co to znaczy? Ten numer dokumentu jest tą podstawą poszukiwań. Aha, czyli to nie jest sygnatura sprawy, tylko numer dokumentu. Numer dokumentu. Tak. Niniejszy informuje, że obecnie mieszkam i przebywam. Bardzo zgadza się, dobrze. Wypełnienie tego pola. Dobrze. Legionowo. Biedka. Ale prokuratura w Legionowie, to jestem zaskoczony. No widzi pan, czegoś nowego się pan dowiedział. Szósta sprawa karna na to wychodzi, kochani. Ale że Legionowo... Możecie Biedka na to. A jest to wielce prawdopodobne, że się na interesach. Co? No ten HWDP, co to teraz wasze chłopaki go obstawiają? Na wysokim szczeblu jest dzisiaj. Tak, tak się skurwiła. Przepraszam, bo to nie można w miejscu publicznym. No nie przeklinam, nie umiałem inaczej tego w polski sposób uznać takiego zachowania. Warto pracować. Proszę pana, ja tak ciężko pracuję, że aż garba się dorobiłem. Niniejszy informuję, że obecnie mieszkam, przebywam dobrze, no tak i... To ci niespodzianka. Cześć Kasiu. Zobowiązuję się do odbierania wszelkiej korespondencji. Jak wyżej? Jak wyżej, tak. J wyżej, no. Oświadczam, że nie zwłaszcza osobiście zgłoszę się do organu, który ogłosił za mną poszukiwania w celu wyjaśnienia sprawy. Nie dotyczy, gdyż ja panu wezwania w dniu dzisiejszym nie będę z tym. Świetnie, świetnie, ale ja bym w takim razie mam inicjatywę własną. Jeszcze momencik, zanim pan wyjdzie z inicjatywą, jeśli by pan mógł podać tutaj swój numer kontaktowy telefonu, również bym prosił o wpisanie. Nie. 112. Nie podam, nie podam, ale mam inicjatywę, która ułatwi nam ewentualnie kontakt z systemem, że korespondencję proszę kierować również i tutaj podam kancelarię adwokacką, dobre? Może być? Tam. Jaki wniosek racjonalizatorski? No to tutaj jest korespondencja, gdzie pan przesyła, to dlaczego pan przesyła jak wyżej? Ale nie, bo ja chcę, żeby wysyłała i tu, i tu. A jak napiszę tylko tu, to ona tu nie wyśle. Bo nie strącił tego telefonu. Nie. Ja w tej chwili... Jeśli pan mam mocną rękę. Tak? Mam moc. Ubezpieczony. W tych miejscach odbiegasz. Również proszę wpisać drugi. To szkoda. Pan... Dobra, przebywam tutaj. Proszę, ja tutaj, bo widzi pan, ja nie ufam tym druczkom. Proszę o kierowanie. Ale mi się nabiło 1000 osób. Kierowanie. A, czujnego aresztowywują mi 1000 osób ci się nabiło, tak? No ja nie wiem, powinienem się przyjąć do waszej redakcji. Panie szanowny, czym pan szybciej to stworzy, tym szybciej się go zajdzie. Im pan bardziej będzie na mnie naciskał, tym będzie trwało to wolniej. Ale jak pan powiedział, własny druk stworzyłby pan szybciej. Wie pan co, ja bym napisał to jednym zdaniem. No ale dobra, no okej. Okay. Rozumiem, że już rozmowa się przestała być miła i już się śmieszycie, tak? Dobra. Dobra, proszę o kierowanie korespondencji. Korespondencji na...
wskazany adres. Marek to jest gość. Za adres. Ludzie tu pozytywnie piszą. Proszę? Adres oraz, cieszymy się, do no tak mi się ustawiło już na szybko. Mojego adwokata. Bałam się, że zamykają. Tego. Ja nie wiem, czy pan się zmieści z tym wszystkim. Proszę pana, jak się popieści, to się wszystko zmieści. Już tu parafeczkę daję, żeby pan tu nic nie dopisał. Tylko żeby pan jeszcze ten adres adwokata dopisał, no może byśmy... Sytuacja jasna. Tak, tak, tak. No, a jak pan myśli? To tu zaparafuję. No. Dobra. Zobowiązuję się do odbierania wszelkiej korespondencji przesłanej pod adres... widzi pan ten druk mi... Nie leży, nie pasuje. No, nie potrafię wybrnąć z tego tekstu, który mi pan tutaj zasugerował. Pod adres, to dam tu, ze strzałką, a tu dam... Wie pan co, pod tym, nie? Że pan tu po prostu napisze pod ten adres korespondencyjny dodatkowy. Adres adwokata napisze, to jest osobna rubryczka, to już nie dotyczy tego, bo tu będzie strzałeczka, tu będzie parawka. Parawka, no. A tu no coś zrobimy z tego, nie? No i tutaj mój adwokat... Czy macie ci to? Mój adwokat... Kancelaria tu całe. Kancelaria. Ręce wam się zaparzą. Marek, panowie się tak uśmiechają, chyba selfie chcą na koniec. Ale to nie, to tak po 5 zł. Jak chcecie zdjęcie ze mną, to po 5 zł. Tak pan myśli, co? Tak. Za piątaka od ja 20 zł, panowie, promocja, naprawdę. Ja jestem fotografem, tak. Kancelaria adwokacka. Adwokat Jacek Ludziak. Teraz redaktor nawet. Tak w miarę czytam. Ale to jest społeczna. Jacek Ludziak, tak. Społeczna. Ludziak. To jest zacny człowiek, Ludź, dlatego Ludziak. Mój adwokat, kancelaria adwokacka, adwokat Jacek Ludziak, plac magistracki. Moja, nie, to ja umiem. Ciężka 3A. Nie, no słuchaj, ja mam duże kontakty. 58 300 Wałbrzych. Ale nie będę tu mówić, bo to wiesz. Po co reklamować się? Dalej się nie dało. Dobra, teraz tak. Imię, nazwisko, tak? Dobra. Marek. No, ale wiesz co, obiecuję dzisiaj. Wszędzie mam adres zamieszkania, tak? Aha, niniejszy informuję, że obecnie mnie przebywam i tu adres... No dobra. Takie powielenie. A to nie trzeba, na dole masz czymś zdane. 501, czyli... Bez dwóch zdań. Taki fajny komedio, drama. Jaki masz na Messengerze, jak się nazywasz? Nie znam jego imienia. 30... 5, 6, 3. To już teraz stało się zabawne, nie? Miejscowość dzisiaj jest Wadowice. Nie inaczej, dzień 3 miesiąca marzec. Wadowice. Imieniny miesiąca, tak? Tak, urodziny, też jest. Imieniny. Tak. Nastawienie policjantów świadczy, że mobbingu nie mają tutaj w Wadowice. A tu to ktoś... jest tylko i wyłącznie pana wniosek. Jak jest mobbing, to oświadczam, że niezwłocznie osobiście zgłoszę się do organu, nas który. Nie dotyczy, to jak nas nie dotyczy, to skreślamy. I nie. Parawka, i musi być parawka. Mogę nie wiem, jakie mam doświadczenie, ale widzę, że ciężkie. No, o, zgorzę pana. Ten pan? O, wie pan co? Moglibyście się policytować na ileś mandat. Nie no, żartuję, on był, bo porządny był policjantem, naprawdę. Wiecie, że on był policjantem? No, mógłby wam dużo nauczyć. Dlatego go bardzo lubimy, ponieważ on swoją postawą pokazuje, że nie wszyscy wy jesteście źli. A mówił pan, że minutka i skończone. Proszę pana, ale nie, tak dobrze się gada, że po prostu rozsmakowałem się w tej konwersacji. Wiem, po chwilę pana ponownie jeszcze zaskoczy. Jeden no. Jakby pan podpisał, tak? Jak już pan zakończył swoje komputerkiem, tutaj. Tak? Mnie pan zaskoczysz? No, pan zagląda w zegarek, pewnie już służba się kończy. Dobra. Tak? No pana tak kolega, nie? Za to pewnie dziękuję i ponownie poproszę. Jeszcze raz? A teraz jestem poinformowany, że jestem poszukiwany przez organ poszukujący Prokuratura Rejonowa Radom Wschód. Legionowo i Radom Także Wschód. Także panie szanowny... Jeszcze raz pozdrowienie. Ile jeszcze tych prokuratur mnie poszukuje? Zwiedził pan trochę. O panie, gdzie ja nie byłem? W Brukseli ostatnio byłem. Oglądaliście? Byłoby już od razu napisane. Proszę? Kartę trzeba było mu dać, to prawo było nazwać. Zawsze noszę 24 sztuki, no. Ale akurat ale teraz nie zabrałem. Ale przy okazji jakiegoś wydarzenia? Brakło. Przepraszam, dlaczego panowie maskę? Dzisiaj nie ma obowiązku maski nosić. Ulica. Panie policjancie, nie ma obowiązku maseczki nosić na zewnątrz. Ale ja wiem o tym.
Ale pan lubi. Ale pan lubi, chce pan. Może pani mnie nie dotyka tym telefonikiem? Właśnie, bardzo panią proszę o to. Ja pana telefonem nie dotykam, ja pana dotknęłam. Ale pani trzyma ten telefonik. Też nie ma obowiązku noszenia takiej legitymacji. Ach, panie funkcjonariuszu, ocierki to jeszcze nie, wie pan, naruszenie nietykalności. No to, to taki podryb jest pan, wie pan, a to pan tak zwracam wszystkich uwagę. No, dekonspiruje pan panią dziennikarz, no wie pan, co no, zakłopotanie pan wprawił. Pan patrzy, jak się zaczerwieniła. Maro. Jej się muszla od Jezus. Ten jak pierdolnie taką betonową sosnę. No. Województwo jest nawet, słuchajcie, małopolskie, oczywiście. Naprawdę wow. Ładowice. Trochę. Ładowice. I szybka akcja będzie. Autograf dla żony, czy córki, czy kogo? Marek Sławny autografy daje. Kiedyś będą warte. Oby. O, widzi pan, to dobrze pan zaczyna prawić, no. Chce dobra. Pan podglądnąć, co tu było, czy będzie pan pamiętał? Ja jestem kreatywny, nigdy nie zostawiam dwóch takich samych dokumentów. No. Nie, bo tu jest mój inny wpis, więc no nie będzie tak samo. No wie pan co, może tu napisze teraz inaczej? A jak napisze śmietnik szósty, klapa trzecia, co oni zrobią prokuraturze radą? Będą szukać śmietnika trzeciego? Dobra, bo w ogóle się cieszymy się. Dobra, co tam jest? Kraków, okej, już nie będziemy przedłużać, zagadywać. Dobra. Dalej, no cóż tu będziemy stać. Konferencja szedzie. No jeszcze jest konferencja, no dzisiaj dokładnie. Za pana czasu. Tak, konferencja o godzinie 18 w Bielsku-Białej. No więc właśnie. Gdzie państwo, na Bielsko-Biało? Teraz jedziecie? Tak. Nie, jedziemy na Warszawę. I później... Gdzie? Na Bukaresz. Jedziemy... A długopis nie jest poszukiwany czasem? Właśnie. No, nie, bo wsłonił się. A którego to długopis? Dziennikarze? To nie jest byle... Pokaż! To nie jest, słuchajcie, byle długopis. To jest długopis, długopis filozofa. Pokaż nam to kamerę. No, proszę bardzo. Okay. Dobra, proszę o wysyłanie. Jestem w Wadowicach, tak? Ładnie. Wiecie państwo żartami z rękawa? Proszę pana, przez dwa lata zabijamy tą pandemię śmiechem. My ją zabijamy śmiechem, wy ją bronicie, co wcale nie jest śmieszne. Mamy doświadczenie. Proszę o wysyłanie korespondencji. Tak. Barbara jest dobra, bardzo Barbara. Adres. Oraz do mojego adwokata. Tak, to dobrze, ja to napisałem wcześniej. Świetnie. Ja też, słuchaj, ale ty na Ukrainę. Panowie się uśmiechają, czyli jest dobrze. Ale my też nie jesteśmy smutni. Ale to mamy płakać? Nie, ja nie jestem za blisko, pan mi dotyka prawie, że... Mamy płakać? Czy cały czas państwo mówicie, że... A widzi pan, pan z panią na ocierki, pani woli pana, a pan ją zdekonspirował, no. Wow, udało się, naprawdę. To jest łamigłówka naprawdę poważna, no. Mój adwokat, no właśnie. Na ocierki. Naprawdę nie wiecie, czym jest stowarzyszenie Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń? Mój adwokat, kancelaria. Dlaczego ten pan ma dwie bronie? Musi koledze? A dlaczego paralizator? Pani trzecią będzie nosił panie? Paralizator, wiesz? Myślałam, że koledze nosi. No źle pani myślała, no po prostu pani źle myślała. Ja panie przepraszam, ja mam takie pytanie, bo... Czy jeżeli ten... Przepraszam panie policjancie. To nie, to jest krótko, nie ma, to nie może, no ja myślę, że samo pytanie zawsze chyba odpowiedzi, prawda? Nie da się, nie można odpowiedzieć. Na to, co pan zapytał? Odpowiedzi sam sobie pan udzielił. Dowód suwerena nie ma. Pan pyta i pan sobie odpowiada. Chodzi o to, że nie, jak pan na przykład znanego 58 policjanta, to może się zapytać, czy... Czy jestem poszukiwany, jak się nie kontroluje, prawda? Dobrze myślę? Nie nagrywam was. Tak jak panu tłumaczę, pan sobie zadaje pytanie i pan sobie jednoznacznie odpowiada. Okej, dziękuję. Więc ja myślę, że a jak się jest fizycznie i się jest poszukiwanym, to już jest po zawodzie. No myślę, że tak. Wtedy policjant... Aha. Czyli skreślamy to, że oświadczam, że się niezwłocznie stawię. W domyśle się nie stawię. Tylko ten wasz system jest taki mocno... Nasz, tak pan myśli? Proszę? Myślę, że nie wasz system, no, ale no, jesteście jego siłą zbrojną. Więc jak wywalimy ten system,
to macie szansę być fajnymi chłopakami. 58300. 58300, tak. To jest Klas Magistracki 3A. Klas Magistracki 3A. Tam jest taki prezydent Szełemej, nie? On chciał wszystkich wyszczepić na siłę. Malboxka 10x6. A no może głośniej do kamer, wie pan, co za pan jeszcze chce tam wiedzieć. Ale to pan powiedział, że pan... No, no ale panie, bo za chwilę się ja zrobię, wie pan, bardzo niemiły. Zapytam pana o nazwisko, którego pan tutaj nie masz, wie pan. I się spotkamy w sądzie o naruszeniu moich dóbr osobistych. Chce pan być taki rozkozaczony? Bo było tak miło przed chwilą. No. Panie Marku, to pan powiedział na samym początku naszej rozmowy. Nie, powiedziałem, że o PESEL-u, a nie o adresie. Wszystkie kamery to wasze nagrały. Że nie ma pan z tym problemu, żeby ale powiedzieć, do pan, jak dobra, się pan nazywa, dobra, do PESEL-u i gdzie pan mieszka. Dobra, ale nie kurczę się, słuchajcie, bo tak wszyscy wiedzą, i tak wszyscy wiedzą. A ja zapytałem. Dobra, dobra, tak, dobra, ale wiemy doskonale, że to było złośliwe, więc no. Życzę wam wszystkiego dobrego. Miłej służby. To niech pan zajrzy na tą stronę bronimymunduru.pl. Tam więcej nie było? Zakochał się. Dziękujemy. Czy coś popołudnia jeszcze dla naszej redakcji na zakończenie? Słuchajcie, było ryzyko, że mnie zamkną, bo tam wczoraj płaciłem grzywnę, która jest opóźniona i była szansa, że jej nie zaksięgowali, a ja już miałem się zgłosić do aresztu. A ty już jego... myślałem, że o to ale... chodzi. A ty go ciągałeś, a żeś temat odnawinął od razu taki, ja już wiedziałem. Widzowie są zdziwieni Legionowem. Że co, że ja prokuratura Legionowo? Tak. Ja też jestem trochę zdziwiony. Przypuszczalnie ktoś... coś zgłosił w Legionowie, że jestem poszukiwany przez prokuraturę. Mhm. Nie wiem, jako świadek, czy jako oskarżony. Nie wiem nic jeszcze na ten temat. Znaczy inaczej, mam, słuchajcie, ze setkę nieotwartych listów. Możliwe, że tam jest odpowiedź na to. No to... jak to w końcu otworzę i przeczytam, to dam wam znać. Dobra. Tak. No w każdym razie prokuratura w Legionowie. Jesteś no tak, wolny. A co to za konferencja, Sylwia? Jestem cały czas wolny. Tu panią pytać, tu jest co pani. Co to za konferencja dzisiaj? Lekarzy. Lekarzy? Znaczy lekarzy i medyków. Warto. No, tak. A to co, warto być na niej? Warto. Znaczy no z reguły tam przychodzą medycy, nie? Zawijamy się. Dobra, dziękuję bardzo. Marek jest wolny, pokazuje. Jestem wolny, jestem czujny, jestem zjednoczony i wolny. Dwa były wnioski o poszukiwanie mnie. Jedno przez prokuraturę Legionowo, drugie przez prokuraturę Radom. Co jest, kochani, znakiem na to, że powinienem zajrzeć do tego stosu korespondencji. No. Dobra, dziękujemy bardzo. Jasno. Ale tylko ci oddałam. No więc tak, kochani. Marek jest wolny. Przepraszam, Celina? Halo? A ja tu nie przejdę, czy co? Marek jest poszukiwany przez Legionowo i przez Radom. Coś takiego? Tak. Wszyscy są zdziwieni, i, ale jest wolny, dobra. Dziękuję. Marta? Panowie jeszcze na odjazd tutaj. Rejestracja? Leca, muszę do roboty iść. Łazienkę kłaść. Miłej pracy, dziecko ci życzę.